Dzisiejszy wykład jest niczym innym jak początkiem, pewnym wstępem do filozofii Platona. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych wykładów, jaki właściwie chyba w swoim życiu też będę musiał wygłosić, a to z tej przyczyny, że wraz z Platonem wchodzimy, wypływamy na cały ogromny ocean różnych zagadnień, bardzo trudnych, powiązanych ze sobą wzajemnie. I trudny jest ten wykład nie tyle ze względu na samą treść, bo my tak naprawdę kwestią arche i kwestią zasad tych najbardziej podstawowych, metafizycznych zajmujemy się od samego początku i w tym sensie ten wykład będzie tylko pogłębieniem tych zagadnień. Tylko problem polega na tym, że wraz z Platonem będziemy mieli do czynienia z filozofią już nie tylko, powiedzmy, głęboką, tutaj jeszcze w pewnym sensie głębszą, ale już bardzo rozległą, bo Platon będzie myślicielem niezwykle skomplikowanym jako człowiek, jako osobowość, bardzo, bardzo takim wielostronnym, wieloaspektowym, i ta filozofia też jest wieloaspektowa, wielostronna i bardzo ciężko jest wyłowić z niej to, co nam szczególnie będzie potrzebne. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. Bo musimy jak ognia unikać takich zagadnień, takich sposobów ujęcia, które nas po prostu jakoś będą niepotrzebnie zatrzymywać. Akurat przy Platonie musimy dążyć do świętego Tomasza i będziemy poznawać Platona jakby pod kątem właśnie metafizyki świętego Tomasza. Nie będziemy się na nim zatrzymywać. I to jest dość trudne, dlatego że u Platona po prostu wszystkie te zagadnienia są jakoś powiązane i mówiąc o jednym, zaraz chce się powiedzieć o innym. I też jak zobaczymy, jest to rzeczywiście wieloaspektowe. Dużo więcej też sam Platon po sobie zostawił, niż to jest ileś razy więcej, jakby o rząd wielkości więcej niż to, co zostawili ci, którzy byli przed nim. Sokrates, wiemy, przecież nic sam nie pisał, więc też z tej racji jest to zupełnie nieporównywalne. Więc jeżeli chodzi o Platona, to też problem polega na tym, że jest to filozof zarazem bardzo taki trochę kontrowersyjny, bo z jednej strony właściwie wielu bardzo dobrze znających filozofię, czy samych filozofów, wypowiadało się o nim w samych superlatywach. To jest coś raczej dość powszechnego. A z drugiej strony też właśnie od Platona rozpoczyna się nic innego jak no właśnie coś, co ostatecznie stało się filozofią idealistyczną. Coś, co zamknęło człowieka w granicach jego własnego umysłu. U Platona będziemy mogli dostrzec zalążki tej tendencji tak zgubnej, zamykającej człowieka w jego własnym umyśle, w jego intelekcie, w granicach jakby jego własnej istoty, własnej natury. To jest coś, co zaczyna się wraz z Platonem. Chociaż u Platona oczywiście tego, można tak powiedzieć, no, zasadniczo nie ma. On cały czas jednak jest otwarty na rzeczywistość, tak bardzo mocno otwarty na rzeczywistość, zwłaszcza tą rzeczywistość, którą tak będzie cenił, której rozumienie będzie pogłębiał, rzeczywistość ponadzmysłową, którą w dużej mierze odkrył. Więc jeżeli chodzi o Platona, właśnie ciężko jest to dobrze jakoś wypośrodkować, dlatego że jakby oba stanowiska są na swój sposób prawdziwe, bo z jednej strony jest to rzeczywiście filozof wielki, bo bez niego ciężko byłoby mówić o Arystotelesie. Arystoteles jest przecież uczniem bardzo wiernym na swój sposób Platonowi, ale jednak uczniem, który pewne zagadnienia porusza zupełnie inaczej, jakby poprawia mistrza. Tak? To też jak wielkość prawdziwego ucznia na tym polega, że nie jest jakoś niewolniczo związany ze swoim mistrzem, ale potrafi go w sposób krytyczny rozwinąć. To niewątpliwie można powiedzieć o Arystotelesie. Jeżeli tak podchodzimy do sprawy bycia uczniem, to niewątpliwie Arystoteles jest bardzo wiernym uczniem, wiernym swojemu mistrzowi. Ale też z drugiej strony prawdą jest, że od Platona rozpoczyna się ten nurt, który potem spowoduje, można powiedzieć, taką całkowitą atrofię filozofii, w tym sensie, że filozofia przestanie być badaniem rzeczywistości obiektywnie, jakby tej obiektywnie istniejącej, danej nam, tak? W doświadczeniu najpierw tym zmysłowym, potem
już w rzeczywistości takiej, no właśnie ponadzmysłowej, która stoi za tą zmysłowo poznawaną, tylko stanie się niczym innym jak analizowaniem pojęć. Stanie się analizowaniem treści naszego umysłu. I to niestety też właśnie rozpoczyna się od Platona, więc jest to bardzo wieloznaczny i trudny myśliciel, bardzo, bardzo złożony. I też jest w Platonie coś takiego, czego potem nie będzie u Arystotelesa i co akurat też jest takie właśnie dwuznaczne, bo u Platona jest bardzo mocny rys kogoś, kto jest jednocześnie właśnie filozofem, takim powiedzmy precyzyjnym i ścisłym umysłem, który wielką wagę przywiązywał, zwłaszcza późny Platon, wielką wagę będzie przywiązywał do struktur matematycznych, będzie w matematyce upatrywał jakiegoś wyjaśnienia częściowego, przynajmniej wyjaśnienia rzeczywistości, a to zobaczymy o co chodzi dokładnie, ale z drugiej strony właśnie u niego możemy zobaczyć duszę taką artystyczną, duszę artysty, prawdziwego artysty. Też jest tutaj pewna ironia losu, dlatego że sam Platon uważał sztukę za naśladownictwo. Naśladownictwo to jest nic innego jak pewnego rodzaju niskiej wagi, coś bardzo niedoskonałego. Naśladowanie oznacza po prostu brak całkowitego odwzorowywania. Polega po prostu na jakimś zniekształcaniu rzeczywistości. Więc sztuki wcale nie cenił Platon i piękna nie kojarzył ze sztuką. Piękno kojarzył z erosem. O tym też może kiedyś powiemy. Stąd właśnie ta miłość platoniczna. Pojęcie, które zostało obecnie to już w renesansie się stało, że jakby zmieniono znaczenie miłości platonicznej. Więc piękno się wiąże Platona z erosem. Eros jakby napędza człowieka tak, że zaczyna on wnikać w rzeczywistość, zaczyna ją kontemplować. Zupełnie inne podejście. Więc widać, że jest to, już teraz widać, że jest to osobowość bardzo skomplikowana i złożona, pełna takich, powiedzmy, sprzeczności, pełna różnych takich wzajemnie nie do końca ze sobą jakoś się zgadzających rysów i wobec tego ta myśl też będzie pełna tych elementów. Ale właśnie jest u Platona przede wszystkim ten obecny, i to właśnie różni go od Arystotelesa, obecny jest rys taki mistyczno-religijny. Rys, który spowodował, że filozofia Platona okazała się bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby wyrażać prawdy chrześcijańskie. Dlatego ojcowie Kościoła bardzo cenili filozofię Platona. Ona się przy odpowiednich modyfikacjach okazała doskonałym i takim względnie łatwym od strony analitycznej sposobem przekazu wiary katolickiej. To znaczy, właśnie, tam nie było dobrego odróżnienia między teologią i filozofią. To też stanowi pewną słabość tego systemu. On nie jest aż tak bardzo precyzyjny. Nie da się w jego ramach tak dobrze rozróżniać pewnych elementów. Stąd też potrzeba i to się potem stało, dzięki Bogu, i święty Tomasz też był tym narzędziem, więc potrzeba takiego wpisania wiary katolickiej w pewien system filozoficzny, ale w taki sposób, żeby odróżniać dokładniej to, co jest objawione od tego, co jest poznawane na drodze czysto naturalnej. Platona właśnie niestety to się wszystko tak będzie zlewało. Będziemy poznawać w jakiejś mierze, jak to się akurat stało, jak to się dzieje, w jaki sposób ten nurt religijno-mistyczny jest obecny. On jest naprawdę bardzo głęboko wpisany w samą filozofię. I to też jest powodem, dla którego Platon był przez ojców Kościoła tak ceniony, ale też może to być powodem i pewnie w wielu przypadkach było powodem, dla którego Platon stawał się pewną trucizną. Trucizną, która człowieka zamykała po prostu w granicach tego, co jest naturalne. Można łatwo utracić rozróżnienie pomiędzy tym, co naturalne i tym, co nadprzyrodzone. Filozofia Platona nie będzie tak bardzo łatwo tego odróżniała. Więc jest tutaj bardzo wiele różnych wątków, które wzajemnie jakoś się wiążą i jakby z tych wszystkich powodów jest bardzo ciężko mówić dobrze o Platonie, tak żeby jakoś nie być niesprawiedliwym wobec niego, a jednocześnie, żeby też wyrazić w sposób taki możliwie pełny. I też zadziwiającą jest rzeczą to, że
że Platon jest przecież filozofem, którego się w ramach studiów filozoficznych bardzo dokładnie poznaje, a jednocześnie poznaje się bardzo słabo. Dlaczego? Dlatego, że Platon jest właśnie znowu kolejny paradoks. Jest człowiekiem, którego wszystkie pisma dotrwały do naszych czasów. Były to pisma po prostu już w starożytności bardzo cenione. 35 dialogów i jeszcze zestaw listów, 36 dzieł. 35 dialogów, z których każdy zawiera jakąś część nauczania Platona, ale to nauczanie jest bardzo złożone, ponieważ on w dialogach stara się przekazać prawdę nie w taki sposób, w jakim robić to będzie Arystoteles, jaki też my uczymy się na przykład w szkole z podręczników, a więc w sposób systematyczny, ale stara się odtworzyć ten sposób nauczania, który był obecny w nauczaniu, w życiu jego mistrza Sokratesa. Platon jest przede wszystkim uczniem Sokratesa i pamiętamy, Sokrates, człowiek, który uczy w sposób taki specyficzny, ponieważ nie tyle przekazuje wiedzę, co raczej pobudza do tego, aby człowiek, z którym rozmawia, do tej wiedzy sam doszedł. Naprowadza swojego rozmówcę na konkretne rozwiązanie, na właściwe rozwiązanie. Więc metoda majeutyczna, metoda położnicza, metoda, która powoduje, że rozmówca sam zaczyna po jakimś czasie dochodzić do prawdy. Oczywiście jest to rozmowa, której efekt już, znaczy wnioski, te właściwe wnioski są znane Sokratesowi, ale nie są znane rozmówcy. I po jakimś czasie rozmówca, oczywiście w większym czy mniejszym stopniu, nie każdy też się w ogóle nadaje do tej metody. Sam Sokrates uważał, że wielu po prostu nie daje sobie rady, że nie są ciężarni prawdą i wobec tego nie są do tej prawdy zdolni dojść. I u Platona w dialogach będzie ten sposób przedstawiania rzeczywistości będzie obecny i to od strony literackiej właściwie nie ma się do czego przyczepić, bo Platon był bardzo zdolnym literacko myślicielem, to znaczy bardzo dobrze wyrażał prawdę za pomocą słów. To zresztą może będziemy mieli okazję zobaczyć, że bardzo dobrze operuje językiem, że bardzo dobrze przekazuje swoje myśli. Tylko problem polega na tym, że jednak ten sposób przekazu jest dość trudny, że w praktyce jest dużo trudniej przekazywać elementy jakiegoś nauczania niż właśnie poprzez systematyczny wykład. I też jako taki właśnie problematyzujący filozof jest on obecnie w Polsce i zasadniczo na świecie nauczany i przedstawiany. Czy innymi słowy, obecnie na studiach filozoficznych dialogi Platona są pewnego rodzaju narzędziem, które ma służyć do tego, aby student filozofii zaczynał sam wchodzić na pewne jakieś, znaczy w pewne zagadnienia, aby sam zaczynał jakby dochodzić do prawdy właśnie w taki sam sposób, w jaki Sokrates wcześniej, czy zapewne też w taki sposób też od uczniów swoich Platon wymagał dochodzenia do prawdy. Taki właśnie majeutyczny sposób. Więc trzeba samemu do prawdy dochodzić, będąc tylko jakoś w nią wprowadzanym, mając pewnego rodzaju wskazówki w postaci słów mistrza. A to jest dużo trudniejsze niż taki systematyczny wykład właśnie w stylu arystotelesowskim, takiego już powiedzmy badacza, który przekazuje dokładnie to, co sam wie. I jakby efektem jeszcze jest to takiego stopniowego wprowadzania takiego, za pomocą pewnej takiej spirali, bo to możemy przedstawić graficznie za pomocą spirali, gdzie człowiek dochodzi do prawdy, ale właśnie nie linią prostą, tylko poruszając się po takiej spirali, coraz bliżej będąc centrum, ciągle jednak tego centrum nie osiągnąwszy. Wobec tego nie tylko, że to trwa bardzo długo, ale też problem polega na tym, że dobrze też wiemy, u Sokratesa był obecny element ironiczny, że najpierw, zanim on zaczął wprowadzać człowieka, czy pomagać mu w odkryciu prawdy, najpierw starał się wykorzenić te fałszywe nauki. I problem polega też na tym, że w treściach zapisanych dialogów dużo trudniej jest odkryć, gdzie ta ironia faktycznie jest. Nie zawsze jest to widoczne.
kiedy się czyta Platona, czy on mówi na poważnie, tak pisze, czy to jest tylko jakaś ironia. To jest wszystko dość złożone. Poza tym jeszcze kwestia interpretacji tego, co napisał, bo problem też polega na tym, że sam Platon to jest właśnie coś, co jest główną przyczyną, dla której samo studiowanie dialogów Platona wcale tak dużo nie daje, jakby się można było spodziewać. Otóż sam Platon pisał, to jest akurat w tak zwanym liście siódmym, o wszystkich, którzy pisali, czy też pisać będą o czymś z tej dziedziny i twierdzą, że dzięki temu, co usłyszeli ode mnie bądź od innych, lub też doszedłszy do tego samodzielnie, obeznani są z tym, co stanowi przedmiot najpoważniejszych moich rozważań, tyle tylko mam do powiedzenia, że nie jest zdaniem moim możliwe, aby rozumieli się na tym chociaż trochę. Nie ma też żadnej mojej rozprawy omawiającej te zagadnienia i z pewnością nigdy nie będzie. Nie są to bowiem rzeczy dające się ująć w słowa, tak jak wiadomości z zakresu innych nauk, ale z długotrwałego obcowania z przedmiotem, na mocy zżycia się z nim. Nagle jakby pod wpływem przebiegającej iskry zapala się w duszy światło i płonie już odtąd samo siebie podsycając. Innymi słowy, sam Platon twierdzi bardzo mocno, że nie jest w stanie ktoś, kto poznałby te najważniejsze zasady myśli platońskiej, nie byłby w stanie ich dobrze zrozumieć, nie byłby w stanie ich docenić, że wymaga się najpierw długotrwałego obcowania z prawdą. Więc jakby jesteśmy skazani na studiowanie dialogów, jesteśmy skazani według Platona na długotrwałe studiowanie jego doktryny, a sama ta najważniejsza treść jest w dialogach wyrażona dość niejasno, jest dwuznaczna. Zadziwiającą rzeczą, że można cały semestr albo i dwa semestry poświęcić na studiowanie konkretnych zagadnień, konkretnych dialogów Platona i o tak właściwie niewiele wiedzieć. To jest zadziwiające. Bo przeczytam teraz dosłownie pięć zdań z Metafizyki Arystotelesa, który będzie po prostu na samym wstępie, zanim jeszcze zacznie swój system metafizyczny opisywać. Jak już wiemy, najpierw dokonuje pewnej kwerendy i pokazuje, jak filozofowie przed nim widzieli świat, w jaki sposób rozumieli świat. I te pięć zdań z Arystotelesa dużo więcej nam powie o tym, co Platon uważał, niż studiowanie wszystkich właściwie dialogów przez wiele lat. To jest zadziwiające. Więc co pisze Arystoteles? Po tych filozofach, o których mówiliśmy, pojawił się system Platona. Pod wieloma względami zgodny z doktryną pitagorejską, ale poza tym oryginalny i odmienny od filozofii Italczyków. Platon za młodu związany był najpierw z Kratylosem i przyjął za swoją opinię Heraklita, że ponieważ wszystkie rzeczy podpadające pod zmysły są w ustawicznym przepływie, wobec tego nie może być o nich wiedzy. I taki pogląd podzielał też później. A ponieważ Sokrates, pozostawiając na uboczu całą przyrodę, zajmując się jedynie sprawami etyki, poszukiwał na tym terenie tego, co ogólne i pierwszy zajął się problemem definicji, więc Platon, wciąż przekonany o tamtym, uznał, że to, co ogólne, dotyczy czegoś innego, aniżeli rzeczy postrzegalne. Więc widzimy już tutaj, czytając te kilka zdań Arystotelesa, bardzo dużo możemy wywnioskować, jeżeli chodzi o Platona. Tu jeszcze na razie nie ma tych rzeczy, które by się nie dało wywnioskować z samych dialogów, ale jakby widzimy, że to jest sposób zupełnie inny. Tak? Tutaj w kilku zdaniach już jest bardzo wiele treści. Otóż tak, co takiego chce nam Arystoteles powiedzieć? Otóż faktycznie pierwszym nauczycielem Platona był Kratylos, który był zwolennikiem filozofii Heraklita i to rzeczywiście bardzo mocno wpłynęło na Platona. To znaczy to przekonanie, pamiętamy u Heraklita, przekonanie o tym, że rzeczywistość zmysłowa jest ciągle zmienna, że nie ma w niej nic stałego, nie ma w niej żadnego jakby takiego elementu, który można by przyjąć za ten taki pewny. Że właściwie skoro wszystko jest zmienne, skoro wszystko jest jakimś ciągłym ruchem, to tak naprawdę ta rzeczywistość zmysłowo poznawalna jest na swój sposób taka mało rzeczywista. Jest u Heraklita jest coś więcej niż tylko ta rzeczywistość zmysłowa, bo jest tam zalążek właśnie czegoś, co stanie się duszą systemu Platona, bo u Heraklita jest jeszcze logos, jest jakaś zasada,
Niekoniecznie to musi być umysł, może być jakąś zasadą ten logos, zasadą, według której wszystkie rzeczy zmysłowo poznawalne i zmienne właśnie zmieniają się. Czyli jest coś więcej poza tymi rzeczami zmysłowo poznawalnymi, ale to coś więcej wcale nie oznacza, że jest to jakiś umysł. To może być jakaś zasada, może coś w każdym razie jest więcej. I jakby uwaga się będzie skupiała raczej właśnie na tym logosie, a nie na rzeczywistości tej ciągle zmiennej, ponieważ ona jest ciągle zmienna. A tym bardziej tak będzie, ponieważ kolejnym już takim prawdziwym mistrzem dla Heraklita czy dla Platona jest Sokrates. I Sokrates dokonał właśnie tego przełomu, który potem zostanie przez Platona jakby rozwinięty na, jakby w całej pełni, w całej konsekwencji. Bo pamiętamy, że osiągnięciem Sokratesa było zrozumienie, że poza jakby tą rzeczywistością konkretnych przypadków, konkretnych sytuacji, konkretnych okoliczności, poza tym, co byśmy nazwali przypadłością, że leży coś, co można nazwać istotą. On się jako pierwszy skupił na odkryciu tego, co właśnie jest jakby czymś samą w sobie, na przykład męstwem samym w sobie, nie męstwem co do takiej czy innej sytuacji, nie cnotą sprawiedliwości w takiej czy innej sytuacji, ale co jest sprawiedliwością samą w sobie, co jest cnotą samą w sobie. A więc jakby sens ogólnych pojęć jako pierwszy zaczął zgłębiać. To jest wielkie osiągnięcie Sokratesa. A ponieważ Sokrates, pozostawiając na oboczu całą przyrodę, zajmując się jedynie sprawami etyki, poszukiwał na tym terenie tego, co ogólne. To jest właśnie szukanie tego, co ogólne. Pierwszy zajął się problemem definicji. To jest właśnie to, czym zajmował się faktycznie Sokrates, co dawało mu ogromną przewagę na tamtym etapie, bo te ogólne definicje, te ogólne pojęcia to jest nic innego, jak właśnie to, co Platon nazwie ideami. Bo kojarzymy przede wszystkim Platona przez pryzmat idei, przez pryzmat też mitu o jaskini. To są dwa takie, powiedzmy, elementy, które się zawsze kojarzy z Platonem, nawet jeżeli dokładnie nie wie się, czego one się odnoszą, o czym one mówią. Natomiast jeżeli chodzi o te idee Platona, one mają swoje podłoże właśnie w tych definicjach sokratejskich. Tylko różnica jest bardzo duża między nimi, bo po pierwsze Sokrates ograniczył się tylko do badań etycznych. On tylko i wyłącznie o definicjach mówił w dziedzinie ludzkiego działania, w dziedzinie cnoty, w dziedzinie ludzkiej duszy. Natomiast Platon dokona ogromnego przeskoku polegającego na tym, że zacznie zajmować się już całą rzeczywistością, czymś już zupełnie, oczywiście to jest dużo trudniejsze, tak? To wymaga ogromnego skoku, bo Sokrates po prostu był przekonany, że w dziedzinie przyrodoznawstwa nie da się tych ogólnych definicji stworzyć, że człowiek niczego nie może powiedzieć o przyrodzie, która jest właśnie tak bardzo zmienna. I tym bardziej wydawałoby się, że Platon, skoro uczył się u Kratylosa, który był zwolennikiem poglądów Heraklita, który z kolei mówi, że właśnie znowu rzeczywistość jest zmienna, niewiele można o niej powiedzieć, to tym bardziej wydawałoby się, że będzie to trudnym zadaniem, ale z kolei właśnie u Heraklita jest ten logos, więc jakaś szansa na to, żeby poddać rzeczywistość tą ciągle zmienną zmysłową jakimś regułom umysłu, czyli żeby znowu właśnie poddać tę rzeczywistość zmysłową jakby pod jarzmo umysłu, żeby ją jakoś umysłowo ujarzmić, żeby ją ująć w jakieś konkretne definicje i pojęcia. Tutaj już widać zalążek takiego myślenia. Ale osiągnięcie Platona nie będzie polegało tylko na tym, że rozszerzy zakres tego definiowania, dochodzenia do ogólnych pojęć, którą metodę zaczerpnął Sokratesa, ale że jeszcze zrobi coś więcej, coś, co akurat stanie się powodem krytyki przez Arystotelesa, a mianowicie on te ogólne sensy, te pojęcia, które dla Sokratesa są po prostu pewnymi definicjami istniejącymi przede wszystkim w naszej głowie, właściwie to nie będzie nawet się Sokrates za bardzo zajmował tym, gdzie te pojęcia, jaki jest status bytowy tychże pojęć. Sokrates ciągle jest jednak filozofem zajmującym się etyką, zajmującym się ludzkim zachowaniem. Natomiast Platon, ponieważ chce wrócić do metafizyki, do ontologii, chce wrócić do szukania tej arche, tej głównej, podstawowej zasady rzeczywistości. To jest przecież cały czas u Platona bardzo widoczne. Tylko to jest też tak, w momencie, kiedy się studia nad Platonem koncentrują na dialogach, to może nie jest tak bardzo podkreślane, ale
jednak u Platona jako całego, jako tej całej refleksji Platona jako całości rozpatrywanej widać jednak ciągle dążenie do tego, żeby ten system oprzeć na jakichś podstawowych zasadach. I dlatego u Platona będzie jeszcze ta jedna istotna różnica, a mianowicie te ogólne definicje, te ogólne pojęcia właśnie to są te idee. To są właśnie te idee, ale one nabierają pewnej samoistności. One nie są już tylko jakimiś tam definicjami, po prostu, o których niewiele możemy powiedzieć, czym one są, tylko możemy powiedzieć, że one definiują w taki czy inny sposób rzeczywistość, która nas interesuje, ale u Platona one nabiorą jakby charakteru pewnej takiej rzeczywistości, jeszcze bardziej rzeczywistej niż to, co nas otacza. One będą, te pojęcia, one staną się właśnie, powiedzmy językiem już Arystotelesa, one staną się takimi substancjami, one staną się takimi samoistnymi jakby bytami, one będą tą prawdziwą rzeczywistością, staną się elementami tej prawdziwej rzeczywistości. I to jest właściwie rdzeń nauki Platona. To jest coś bardzo prostego jednocześnie, chociaż w morzu wszystkich rozważań, które przeprowadził, to gdzieś jakoś może zginąć, czy może się to wydawać czymś nadmiernie skomplikowanym. A to, co do istoty, jest czymś raczej dość prostym. Widzimy, że bardzo wiele jest kontynuacji Sokratesa, tylko jednocześnie rozszerzenie tego właśnie projektu sokratejskiego, a jednocześnie uczynienie tych definicji, tych pojęć czymś jakby istniejącym samym sobie, właśnie czymś substancjalnym. Te pojęcia, te definicje, które u Sokratesa odnosiły się tylko do etyki, teraz będą odnosiły się do całej rzeczywistości, będą dotyczyły wszystkiego, a jednocześnie nabiorą charakteru takiego ontycznego, charakteru jakby bytów już istniejących samych w sobie, takich substancjalnych. To oczywiście, jak będziemy potem widzieli, spotka się z zarzutami, nawet nie tyle już ze strony Arystotelesa też oczywiście, ale już sam Platon będzie miał świadomość słabości takiego podejścia i będzie sam w Parmenidesie wysuwał przeciwko swojemu pomysłowi tych idei, tych pojęć, tych definicji, tych ogólnych pojęć istniejących jakoś samych w sobie, będzie wysuwał wobec tego pewne zarzuty, pewne trudności. Arystoteles świadom tych trudności spowoduje pewną reformę. Właściwie można powiedzieć, że Arystoteles nie tyle, że odszedł od idei, tylko uczynił te idee, które nazwał formami, bo one właściwie są czymś w tym rodzaju, są pewnymi istotami, są treściami rzeczy, to nie są idee, bo dzisiaj słowo idea się kojarzy raczej z pojęciem w naszej głowie, prawda? Jakimś ujęciem umysłowym rzeczywistości, z jakąś koncepcją, natomiast to jest też w pewnym sensie skutek tej myśli platońskiej, ale już potem tak jakby rozwiniętej, natomiast w oryginale u Platona idea to jest właśnie nic innego jak pewne ogólne pojęcie, pewna nie tyle jakaś koncepcja, tylko w taki sposób poznania, tylko to jest nic innego jak taka właśnie treść rzeczy, taka właśnie forma. Bo forma jest czymś takim, forma filozofii Arystotelesa, tylko że forma dotyczy konkretnego, ona formuje konkretną rzecz. Forma jest zawarta i ona tworzy konkretną rzecz jednostkową. Natomiast to ogólne pojęcie, ta idea u Platona jest czymś ogólnym. Czymś, co jest tylko jedno w danym gatunku. Idea konia jest jedna dla wszystkich koni na świecie. A forma konia jest czymś, co istnieje w każdym koniu i co powoduje, że ten koń jest właśnie koniem, a nie czymś innym. To jest różnica taka bardzo, bardzo prosto wyrażona, ale już bardzo wiele właściwie się w ten sposób da wyrazić. Różnica między Platonem i Arystotelesem. A więc te idee platońskie to nic innego jak właśnie pewne formy, jak pewne pojęcia ogólne, które nabrały takiej swojej samoistności, które są po prostu rzeczywistością wyższego rzędu. I teraz tutaj przeczytam jeszcze to uzasadnienie. Więc Platon, wciąż przekonany o tym, że ta rzeczywistość zmysłowa jest niepoznawalna, uznał, że to, co ogólne, dotyczy czegoś innego, aniżeli rzeczy postrzegalne. Czyli widzimy tutaj zalążek właśnie tego dualizmu, tak przecież często kojarzonego z Platonem, dualizmu świata idei, świata, który jest niezmienny, bo te ujęcia ogólne, te definicje są czymś niezmiennym, są czymś, co po prostu zawsze jest takie samo, a rzeczywistość zmysłowa jest ciągle zmieniająca się.
Platon uważał za niemożliwe, żeby określenie ogólne odnosiło się do czegoś ze świata tych rzeczy, które stale się zmieniają. To jest właśnie coś, co zostanie potem przez Arystotelesa jakoś przezwyciężone. On pokaże, że mimo tej zmienności rzeczywistości, jednak właśnie te konie, skoro są ciągle koniami, to w nich ta forma tego właśnie konia ciągle istnieje, skoro koń jest ciągle koniem, mimo tego, że podlega pewnym przemianom. Ale to zostanie osiągnięte dzięki temu, że Arystoteles jako pierwszy filozof dobrze zrozumie, co to jest ruch, dobrze opisze ruch i wprowadzi też nieco inne, głębsze, takie właśnie analogiczne rozumienie bytu. O tym będziemy później mówili. Tutaj u Platona jeszcze tego nie ma. Nie jest on w stanie dobrze opisać ruchu, więc musi z jednej strony podkreślić tą jedność i ogólność, niezmienność tego, co jest istotne. Stąd te idee są właśnie niezmienne, stąd właśnie one są ogólne, ale z drugiej strony jest ta rzeczywistość zmysłowa ciągle zmienna, która jest wobec tego czymś niższym, czymś gorszym. Dlaczego czymś gorszym? Bo jest czymś, co jest po prostu jakby w mniejszym stopniu bytem, bo ciągle jest zmienne, bo jest jakoś nieokreślone. A tutaj u Platona jeszcze jest, poza tym składnikiem sokratejskim, poza składnikiem heraklitejskim, jest jeszcze mocne odnoszenie się do Parmenidesa. Do Parmenidesa, który mówił, że byt jest cały czas bytem, że byt jest poznawalny i że drogą właśnie na drodze intelektualnych rozważań i że drogą mędrca jest posługiwanie się umysłem do tego, żeby dochodzić do tej niezmienności bytu. Że to właściwie drogą głupców jest pójście drogą głupców polega na przylgnięciu do zmysłów, bo zmysły pokazują nam, że świat jest w ciągłym ruchu, że się ciągle zmienia, ale przecież analizy logiczne pokazują, że byt jest ciągle bytem, że byt nie może przestać być bytem, bo to by się kłóciło z zasadą tożsamości, bo to się kłóciło z zasadą niesprzeczności i wobec tego na mocy jakby ważności tych zasad logicznych po prostu to, co jest zmienne, zmienność jest w ogóle czymś pozornym wobec tego. I taka myśl też jest jakoś obecna i jest ciekawą rzeczą, że zasadniczo Platon w dialogach, zwłaszcza tych wczesnych, ale w wielu dialogach swoje poglądy wkłada w usta oczywiście Sokratesa, tak? Bo metoda, którą się posługują dialogi platońskie, jest właśnie metodą sokratejską, ale też w niektórych dialogach, tych zwłaszcza późniejszych, poglądy Platona są już wyrażane nie przez Sokratesa, ale są wyrażane albo przez gościa z Elei, czyli właśnie przez Eleatę, czyli przez kogoś, kto poglądy Parmenidesa przedstawia, albo też przedstawiane są przez Pitagorejczyków. Właśnie ten wpływ matematyki. To tu zresztą Arystoteles na samym początku zaznaczył, że system Platona jest pod wieloma względami podobny do systemu Pitagorejczyków. Rzadko się o tym przecież mówi, kiedy się studiuje Platona, to nigdy właściwie nikt by na to nie wpadł, że to jest coś wspólnego z Pitagorejczykami. Zaraz zobaczymy, że owszem, że bardzo wiele jest tutaj tych wspólnych elementów. Więc Platon uważał za niemożliwe, żeby określenie ogólne odnosiło się do czegoś ze świata tych rzeczy, które stale się zmieniają. I ten drugi rodzaj bytu nazwał on ideami, twierdząc, że wszystkie rzeczy postrzegalne istnieją oddzielone od nich i mają od nich nazwy, gdyż przez uczestnictwo w ideach istnieje wielość rzeczy jednoimiennych z nimi. Czyli jest tutaj jakaś idea, ale ta idea, która w jakiś sposób jest przyczyną, w jakiś sposób tłumaczy nam rzeczywistość zmienną, ale problemem jest to zrozumienie owego uczestnictwa. Na czym polega ten wpływ tej idei, tej definicji jakoś oddzielonej, istniejącej gdzieś tam w tym świecie takim zmysłowo niepoznawalnym? Ona w jakiś sposób musi swój wpływ wywierać na tą rzeczywistość zmienną. Innymi słowy, ta rzeczywistość zmysłowo poznawalna, zmienna, rzeczywistość, która jest w mniejszym stopniu rzeczywistością, bo tą prawdziwą rzeczywistością Platon określał właśnie ten świat idei, świat tych pojęć, świat definicji. Więc te rzeczy zmysłowo poznawalne w jakiś sposób uczestniczą. One mają swoje uczestnictwo, mają swój jakiś udział w rzeczywistościach idei. I pisze Arystoteles, że właśnie jeśli chodzi o uczestnictwo, użył on tylko innej nazwy, albowiem Pitagorejczycy mówią, że rzeczy są przez naśladowanie liczb. I tutaj jest właśnie ten wpływ Pitagorejczyków, według Arystotelesa przynajmniej. Właśnie według Arystotelesa Platon zaczerpnął ten pomysł od Pitagorejczyków. Pamiętamy, że właśnie u tych ostatnich rzeczywistość sprowadzała się do liczby, była tłumaczona przez liczbę. Jakby liczby generowały rzeczywistość. Liczby były takimi elementami, które
jakby stanowiły konstytucję rzeczywistości. Właśnie coś, co można by nazwać taką przyczyną formalną. Coś, co właśnie dzieje się u Platona dzięki owym ideom. One mają taki charakter, jak właśnie u Pitagorejczyków liczby. Platon, zmieniając terminologię, powiada, że istnieją przez uczestnictwo. Na czym jednak miałby polegać to uczestnictwo w ideach albo naśladowanie, tego już nie wyjaśniono. I tak będzie to bardzo krytykował Arystoteles, że sama te najważniejsze właściwie koncepcje u Platona są nieścisłe i nieprecyzyjne, że wszystko się tutaj sprowadza do jakiejś poezji, nazwijmy to, że są pewne określenia, ale nie są one dokładnie zdefiniowane. To jest trochę wada w ogóle całego systemu platońskiego i to wynika z tego, że był on człowiekiem, no właśnie, to co czasem jest zaletą, czasem jest też wadą. To, że miał w sobie taką osobowość artysty, że miał osobowość człowieka otwartego na rzeczywistość taką mistyczną i religijną, to też niestety powodowało, że tej precyzji trochę mogło brakować, ale to wiadomo, że nie da się wszystkiego. Więc sam Platon, co ciekawe, jak czytałem w liście 7, pisze o tym, że nie będzie nigdzie żadnej takiego dialogu, nie będzie nigdzie o tych najważniejszych zasadach. Więc o jakie zasady tutaj chodzi? Nie chodzi o ideę, bo o ideach jest bardzo wiele w dialogach. Właściwie dialogi bardzo dokładnie piszą o ideach i to jest zresztą znane i tak się też Platona uczy. Mogę też przeczytać tutaj, w jaki sposób doszło do odkrycia tej rzeczywistości ponadzmysłowej, rzeczywistości idei. Otóż jest taki bardzo piękny i dość prosty dialog Fedon. Tutaj Sokrates rozmawia z niejakim Kebesem. Ale chciałbym ci jaśniej powiedzieć, co mam na myśli, bo zdaje mi się, że w tej chwili nie wiesz, o co mi chodzi. Nie na Zeusa, powiada Kebes, nie bardzo wiem. Widzisz, powiada, ja tak mówię, nic nowego, tylko to samo, co zawsze zresztą i w tym także wciąż miałem na myśli, co poprzednio mówił. Bo przecież zacząłem ci tłumaczyć istotę przyczyny, jak ją sobie w myśli wypracowałem, a wracam do tego, o czym się tyle razy mówiło i znowu od tego założenia zaczynam, że istnieje jakieś piękno samo w sobie i dobroć i wielkość inne takie rzeczy. Właśnie dobroć samo w sobie, piękno samo w sobie, to jest właściwie odniesienie do tego, co mówił Sokrates, tylko że on dotykał tylko i wyłącznie sfery etycznej. Tutaj natomiast chodzi już o sferę ontologiczną, metafizyczną. Ano zobacz, powiada, co z tego wyjdzie, czy ci się tak samo wyda, jak i mnie? Bo mnie się wydaje, że jeśli istnieje coś pięknego, oprócz piękna samego, to ono przez nic innego nie jest pięknem, jak tylko przez to, że ma w sobie coś z owego piękna. Czy tutaj jest ta właśnie idea, czy idea w sensie pewnej koncepcji, pewnego pomysłu. Jeżeli wobec tego jest coś samo w sobie pięknego, to wszystkie inne rzeczy piękne są piękne właśnie przez odniesienie do tego piękna. Są piękne przez to uczestnictwo. W jakiś sposób uczestniczą w pięknie tym samym w sobie. Jeżeli jest jakiś człowiek mężny, to dlatego, że jego męstwo, które w sobie posiada, jest jakoś uczestniczeniem w pięknie tym jakby samym w sobie. Tak? Jest po prostu kwestia szukania pewnej przyczyny. Jeżeli wszystko ma swoją przyczynę, jeżeli rzeczywistość jest tłumaczona właśnie jakoś racjonalnie, to w takim razie szukamy przyczyny. Szukamy przyczyny i w ten sposób dochodzimy do tego rodzaju przyczynowania, które Arystoteles nazwie przyczynowaniem formalnym. To jest właśnie to. I to zostanie też w systemie Arystotelesa, czy to zostanie jakoś rozwinięte, czy to cały czas będzie, to nie zostanie jakoś zagubione. W tym sensie faktycznie filozofia Platona jest filozofią, która nas doprowadziła do świętego Tomasza. Natomiast problem tutaj polega właśnie na tym, że jak jest to wszystko rozumiane przez Platona, w jaki sposób mamy rozumieć to uczestniczenie, czym ono jest i czym są faktycznie to piękno samo w sobie, czy ono jest właśnie, gdzie ono jest, w jaki sposób ono istnieje. Tego już sobie na to pytanie, że w ogóle tego pytania nie zadawał Sokrates, a Platon uważał, że to piękno jest czymś właśnie bardziej rzeczywistym niż rzeczy zmysłowo poznawane, czymś ponad tym światem, co w pewnym sensie jest prawdą, ale właśnie teraz pytanie, w jakim sensie. Wobec tego, mówi tamten, już nie rozumiem i nie umiem pojąć innych przyczyn tych mądrych bardzo. Tylko jeśli by mi ktoś mówił, że
przez to, co to coś jest piękne. Więc na przykład przez to, że barwę ma jak ładny kwiat, albo kształt, albo coś innego w tym rodzaju, ja zgoła nie dbam o takie rzeczy, bo ja się gubię w tym wszystkim, a tylko tego jednego po prostu i nie uczenię, i może naiwnie się u siebie trzymam, że nieco innego czyni to coś pięknym, jak tylko owego piękna obecność czy uczestnictwo, czy jakiekolwiek się ono tam w nim zaznacza. Bo jeszcze o to się nie będę spierał, tylko tak myślę, że to przez piękno wszystkie rzeczy piękne stają się pięknymi. To jest właśnie ten pomysł, który zostanie, można powiedzieć, w stosunku do wszystkich innych, nie tylko do piękna, właściwie na tym się będzie opierała teoria idei. To jest dokładnie rdzeń filozofii platońskiej, ale też właśnie nie koniec na tym. Okazuje się, że zresztą kiedy zaczniemy czytać Arystotelesa, to zobaczymy, że to nie koniec. Dalej Platon uważa, że między rzeczami postrzegalnymi i ideami jako pośrednie są przedmioty matematyczne. I to jest właśnie ten element pitagorejski. Różnią się one jego zdaniem od rzeczy postrzegalnych tym, że są wieczne i niezmienne, a od idei tym, że są zbiorami przedmiotów podobnych, podczas gdy każda idea sama w sobie jest jedyna. Chodzi tutaj o to, że przedmioty matematyczne faktycznie w systemie Platona zajmują miejsce centralne, znaczy centralne w sensie pośrednie, i muszą takie zajmować, bo nie posiadają tej doskonałości, która przynależy ideom, mianowicie jest w nich pewna wielość. Idea jest zawsze jedna w jednym gatunku. Idea konia jest jedna dla wszystkich koni, idea piękna jest ideą, której jakby wszelkie piękne przedmioty i konkretne piękna całego świata można jakoś do tej jednej idei sprowadzić. Natomiast w ideach matematycznych, znaczy w tych bytach matematycznych, czegoś takiego nie ma. Byty matematyczne są jakoś złożone, jakoś w sensie wielości. Można to sobie łatwo wyobrazić. Otóż definicja trójkąta i zbiór wszystkich trójkątów. Definicja trójkąta jest właśnie czymś w rodzaju takiej idei już dla samych, właśnie takiej idei matematycznej. Natomiast byty matematyczne jako takie, one charakteryzują się pewną wielością. Jest wiele trójkątów, które spełniają definicję trójkąta. Tak? To mniej więcej o to chodzi. Właśnie matematyczne byty są pośrednimi, ponieważ one z racji swojej wielości zaczynają już przypominać rzeczywistość zmysłowo istniejącą, ale z racji swojej niezmienności, swojej stałości, no dobrze wiemy, że trójkąty się nie zmieniają, że nie giną, nie powstają, że są zawsze, w pewnym sensie są wieczne, i dlatego pod tym względem przypominać zaczynają ideę, ale nie są nimi, są czymś mniej doskonałym. Problem też polega na tym, jak tutaj już widzimy, że jest tutaj dużo w filozofii Platona, dużo elementów takich powiedzmy a priorycznych, czyli takich, które są pewnymi założeniami, które mogą być zupełnie inne. I następcy Platona z Akademii Platońskiej, chociażby z Pełzyk, ten, który jest bezpośrednim następcą Platona, zacznie, właściwie wszystkie w ogóle idee zlikwiduje i wszystko się zacznie sprowadzać do matematycznych konstrukcji. Też jest coś, co rzadko się jakoś, w ogóle się tego nie uczy, kiedy się uczy Platona, że ostatecznie matematyka zaczyna tutaj pełnić bardzo istotną rolę i ostatecznie nawet jakby są takie odmiany platonizmu, gdzie już właściwie w ogóle tego dziedzictwa sokratejskiego dużo nie będzie, a będzie bardzo dużo dziedzictwa pitagorejskiego, będzie bardzo dużo odniesień do matematyki, budowa rzeczywistości właśnie przy pomocy odniesień do matematyki, przy czym to też jest bardzo oczywiście a prioryczne, bo można na bardzo różne sposoby definiować i rozumieć obiekty matematyczne. One są właśnie czymś, co mimo tej swojej całej takiej jasności i precyzyjności matematyki jednak są czymś wtórnym wobec rzeczywistości zmysłowo poznawalnej i w ogóle wobec rzeczywistości. Dlatego no, próba traktowania ich jako jakieś elementy takie tak wyższego rzędu jest dość karkołomna, jest właśnie dość problematyczne to. Ponieważ idee mają być przyczynami rzeczy, Platon sądził, że składniki idei są elementami wszystkich rzeczy. I tutaj jest właśnie to nawiązanie do tych najważniejszych zasad, które są u Platona, o których już właściwie nigdy się nie uczy, kiedy się uczy Platona, a sam Platon zachował te najważniejsze elementy już dla swoich uczniów. Więc jakie są te najważniejsze zasady, do których wszystkie idee można sprowadzić? Otóż
idealnego, najwyższa, która jest jednością. To jest zresztą nawiązanie znowu do systemu pitagorejskiego. Pitagorejczyków jedność była tą taką zasadą najwyższą i ta jedność była potem w ramach całego tego systemu liczbowego, który potem odtwarzał się w rzeczywistości, czy właściwie który tworzył rzeczywistość tą zmysłową, poznawaną po prostu przez to, że go formował. Była jakoś zasada takiej wielości, która tą jedność jakoś umniejszała jakoś, tak? Tą doskonałość tkwiącą w jedności. Dokładnie coś takiego jest. Platon w odróżnieniu od Pitagorejczyków przyjął, że jedno i liczby są poza rzeczami. Jeśli wprowadził ideę, to uczynił tak w następstwie analiz logicznych. Chodzi po prostu o to, teraz nie mogę tego znaleźć, ale chodzi o to, że tą drugą zasadą, taką zasadą jakby różnicującą Platona, to jest diada. To jest taka diada nieokreślona albo diada wielkiego i małego. To jest pewna zasada związana z tą jednością, która powoduje w tej jedności pewne jakby zróżnicowanie. Zaczyna się ta jedność coraz bardziej różnicować i tak jakby z tej jedności powstają liczby, powstają pewne takie, można powiedzieć, no właśnie te idee matematyczne, które stają się jakby najwyższymi zasadami, najwyższe zasady, najwyższe idee. Potem one się znowu dzielą, tworzą coraz to bardziej skomplikowane idee, coraz bardziej idee coraz bardziej szczegółowych rzeczy i tak jakby od tej idei jedności jakby cały system idei ma być jakoś wyprowadzany. Tak to mniej więcej wygląda. Jest to zupełnie oczywiście karkołomne i sam Platon nigdy nie był w stanie pokazać, jak to jest możliwe. I sam też twierdził, to też jest zresztą takie bardzo, właśnie bardziej typowe dla artysty czy dla jakiegoś mistyka, że tylko Bóg jest w stanie to dobrze zrobić. Tak? Czyli jakby zarysował tylko pewien program i właściwie nic więcej. No jest to po prostu pewna jakaś koncepcja bardzo wzniosła, bardzo nośna, która została rozpowszechniona poprzez dialogi, które stały się też bardzo rozpowszechnione i czytane powszechnie, ale tak na dobrą sprawę to widzimy, że to nie jest jakoś specjalnie, to nie ma tutaj dużo jakiejś racjonalności. Znaczy jest to oczywiście tak pomysł sam w sobie, pomysł na to, żeby szukać przyczyny formalnej, żeby tą przyczyną formalną interesować się jako czymś, co jest dużo ważniejsze od przyczyny materialnej. Tak? Bo filozofia pierwszych filozofów się sprowadzała do szukania przyczyny materialnej. Tutaj natomiast mamy już skupienie się na tym, co jest istotą rzeczy. To jest zupełnie słuszny kierunek, to jest pójście za Sokratesem, ale zaczyna się to wszystko gmatwać w jakichś takich dziwnych systemach, gdzie wszystkie te idee próbuje się połączyć do jakiejś jednej. Tak? No bo wiadomo, że jednak jest bardzo silny u Platona wątek, który jest też u innych filozofów, że stara się znaleźć tą przyczynę najważniejszą, która tkwi jakby u podstaw całego systemu. I teraz w samych dialogach tego zasadniczo nie ma, ale wynika z dokładnych analiz w jego filozofii i też właśnie jest to dokładnie u Arystotelesa w metafizyce, że jest te najważniejsze zasady, są u Platona jednak, znaczy w tej filozofii one są, tak? Zasada jedności, zasada tej diady nieokreślonej, zasady, które jakby są takim kręgosłupem, z których właściwie wszystkie inne zasady, znaczy w sensie idee jakoś wynikają. No i to jakoś ma tworzyć taki system wyjaśniania rzeczywistości. Jeszcze pomiędzy rzeczami zmysłowo poznawalnymi ideami są te matematyczne byty, które jeszcze jakoś są mniej doskonałe z racji swojej takiej zwiększonej wielości, nazwijmy to. I to stanowi też taki pierwowzór dla tych bytów zmysłowo poznawalnych. To system mniej więcej tak to wygląda, dość dziwnie. I na różne sposoby można ten system modyfikować i to też zresztą było czynione w Akademii przez Speusippa. Tak jak już mówiłem, to właściwie wszystko poszło w stronę jakichś matematycznych takich, znaczy punkt ciężkości się przeniósł w stronę bytów matematycznych. No jest to coś takiego dziwnego, natomiast to, jak mówię, jest tylko i wyłącznie opis tego, co jest u Platona najbardziej takie, powiedzmy, abstrakcyjne i metafizyczne. To, co u Platona jest najbardziej nośne, to jest właśnie ten nurt
związane z człowiekiem, związane z duszą, związane z tym politycznym, czy też tym religijno-mistycznym nurtem. No i tamte rozważania są rzeczywiście no już takie bardziej, powiedzmy, strawne, tak? Że to tak to mniej więcej dziwne to jest. Naprawdę jest to dziwne. Jest to jakoś swoją drogą taką dziwną rzeczą, że też pokazującą chyba trochę no właśnie te konsekwencje grzechu pierworodnego, że filozofia, która jest tak dziwaczna właściwie, nie ma jakiejś tu specjalnie nie jest to coś, co jakoś by bardzo przybliżało nas do rozumienia rzeczywistości. To jakby obracanie się w jakichś takich poetyckich obrazach, że coś w czymś uczestniczy, no to jest przecież coś, co nie jest przecież jakąś prawdziwą nauką, czy taką. No jest to coś naprawdę dziwnego, prawda? To myślę, że to każdy to jakby dostrzegł. A jednocześnie jest to filozof, o którym się mówi, że cała filozofia europejska jest przypisem do Platona, tak? Oczywiście to też ktoś, kto to akurat Whitehead powiedział, czyli też nie filozof, który nie był oczywiście żadnym tomistą. Znaczy to pokazuje właśnie to, że człowiek ma jednak taką tendencję do, zwłaszcza po grzechu pierworodnym, do czego? No do wymyślania jakichś swoich takich dziwnych koncepcji, tak? Do takiego aprioryzmu, do koncentrowania się na swoich wymysłach, a nie do opisu rzeczywistości takiej, jaka ona faktycznie jest. Tak? To jest tutaj takie dość mocne. Musimy też pamiętać o tym, że w samych jeszcze dialogach jest dużo bardzo, bardzo istotnych z punktu widzenia kultury tak zwanych mitów, czyli pewnych obrazów, przez które Platon stara się pokazać rzeczywistość. No ale problem polega na tym, że to jest właśnie ta różnica między Arystotelesem i Platonem. Jeżeli tam, gdzie Arystoteles czegoś nie wie, to po prostu przestaje pisać. Tam, gdzie Platon czegoś nie wie, to dalej pisze, tylko pisze, że to tak może być, a tak nie musi być, że to jest taka piękna historia. No tak dosłownie pisze, tak? Że to nawet warto pewnie to przedstawić. Ty może myślisz, że opowieść o życiu po śmierci to mit, niby bajka starej piastunki, patrzysz na to z góry. Nie byłoby w tym nic osobliwego, żeby gardzić takimi rzeczami, gdybyśmy szukając samym rozumem kiedykolwiek mogli znaleźć coś lepszego, prawdziwszego. A tymczasem widzisz, że choć was jest trzech, jesteście najmądrzejsi między Helenami, ty, Polos i Gorgiasz, nie umiecie dowieść, że należy inne jakieś życie prowadzić, a nie takie, które się i na tamtym świecie przydać gotowo. I dalej, spierać się o to, że właśnie tak, a nie inaczej jest, jak ja to opowiedziałem, tutaj chodzi konkretnie o te mity dotyczące losów ludzkiej duszy, nie wypada człowiekowi, który ma rozum w głowie, ale że bądź to tak jest, bądź też jakoś tak podobnie ma się rzecz z naszymi duszami i z miejscem ich pobytu, skoro dusza okazuje się czymś nieśmiertelnym, to zdaje mi się wypada i warto ryzykować przypuszczenie, że tak jest. Ryzyko bardzo piękne i trzeba sobie samemu takie słowa wieszcze niby do snu śpiewać, to też ja długo i już za długo tę przypowieść wlokę. No właśnie, czyli jeżeli czegoś się nie wie, no to się dopowiada. Akurat jeżeli chodzi o losy duszy, Platon jest bardzo wiernym uczniem orfików, czyli jest przekonany, że dusza jest czymś nieśmiertelnym, czymś, co zostało wcielone, co rzucone jakby w świat cielesny ze względu na jakąś mniejszą gorliwość duszy do oglądania rzeczywistości w świecie idei, że dusza za karę została wcielona i teraz musi się z tego świata wyzwalać. I chodzi o to, że to jest właśnie sam w sobie orfizm jest pewną koncepcją religijną i znowu problem z Platonem jest taki, że on różne te wątki, właśnie w tym systemie to wszystko jest tak pomieszane, bo Arystoteles jako człowiek prywatny prawdopodobnie też był orfikiem, ale w systemie filozoficznym tego za bardzo nie widać. U Platona natomiast przekonania religijne jakoś bardzo mocno się splatają się z filozofią do tego stopnia, że właściwie te mity dotyczące losów ludzkiej duszy są w dużym stopniu oparte na orfizmie. Także to wszystko się tam jakoś miesza. Nie ma takiego rozgraniczenia. Tak to mniej więcej wygląda. Że jest to bardzo trudny temat, bardzo ciężko jest. To, co ja tutaj chciałbym, żebyśmy pamiętali, co też jest wielkim osiągnięciem Platona, to jest właśnie to, że zwrócił uwagę na wartość tego, co jest nadzmysłowe i potrafił rozszerzyć to, co zrobił Sokrates,
na obszar całej rzeczywistości, tak? I to jest wielkie osiągnięcie, że dokonywał analiz, że udoskonalił metody, które, dzięki którym można analizować te byty jakby nadzmysłowe, bo to jest też wielkie osiągnięcie. To jest ta dialektyka platońska. Tak? To jest zestaw narzędzi umysłowych do tego, żeby badać rzeczywistość właśnie tą poznawaną tylko umysłem, której nie możemy dostrzec, której nie możemy dotknąć. I to przetrwa, bo to zostanie przez Arystotelesa też wykorzystane. Też nie wiadomo, czy wszystko, co jest u Platona, bo tu jest dużo, jakby, dużo jest różnych dobrych rzeczy, tylko one są takie trochę pomieszane z tymi różnymi dziwnymi rzeczami, tak? Zwłaszcza z tymi apriorycznymi założeniami, z jakimiś koncepcjami, które są przyjmowane tak jakoś odgórnie. I to jest bardzo widoczne w różnych momentach, to, że Platon ma w ogóle taką tendencję. Na przykład w dziedzinie polityki jest to widoczne, gdzie podczas gdy Arystoteles, zanim będzie tworzył jakąś naukę dotyczącą kwestii politycznych, będzie starał się poznać doświadczanie, jak funkcjonują ludzkie społeczności, w jaki sposób konstytucje są pisane, w jaki sposób są tworzone. U Platona to będzie wszystko jakby odwrócone, że najpierw w jakiś aprioryczny sposób wytworzy sobie koncepcję i potem będzie z tej koncepcji wyciągał wnioski, które są dość przerażające. Państwo Platona jest państwo właśnie idealne według Platona, jest państwem, w którym warstwy te wyższe, dwie warstwy wyższe, tam są trzy warstwy takie społeczne, to dwie wyższe warstwy mają żyć w komunizmie i takim materialnym komunizmie bez rodziny. Tak? Wszystko jest państwowe. Dzieci są państwowe, wychowanie dzieci jest państwowe, bez własności prywatnej. To są właśnie takie pomysły. A wszystko się bierze właśnie stąd, że nastąpiło takie przesunięcie akcentu z badania rzeczywistości na myślenie o rzeczywistości. Zamiast badania rzeczywistości jest myślenie rzeczywistości nad rzeczywistością i teraz wobec tego też i wymyślanie jakichś tam swoich własnych takich czy innych koncepcji. Tak? To jest coś, co jest w ogóle charakterystyczne właśnie dla filozofii idealistycznej. Chociaż u Platona ciągle jednak jest przekonanie, że człowiek poznaje rzeczywistość obiektywną, że te wszystkie pojęcia, te wszystkie idee, ta zasada jedna i tak dalej, to wszystko jest obiektywnie istniejące. To istnieje gdzieś tam w tym świecie, tak? Bardziej realne jest niż świat zmysłowo poznawalny. Natomiast potem w dziedzinie jakby w historii filozofii będzie widoczny proces, ponieważ właśnie pewne trudności się pojawią, jeżeli chcemy traktować ideę jako istniejące samoistnie, jako takie właśnie byty substancjalne. Wobec tego dość szybko będą się starali pokazać filozofowie, że to raczej chodzi o, że te idee są po prostu myślami istniejącymi w umyśle Boga, że to wszystko tworzy jakby świat intelektualnych jakichś bytów, które są w Bogu. I tak to będzie też na przykład u ojców Kościoła. A z kolei później u Kartezjusza, który jest takim faktycznym ojcem filozofii idealistycznej, nastąpi przeniesienie tych wszystkich idei do umysłu człowieka. I w ten sposób powstanie filozofia idealistyczna. Tak? Już wtedy człowiek sam sobie konstruuje rzeczywistość w dużej mierze. Zaczyna się właśnie od tego, że te idee są czymś takim najpierw niezależnym, ale nie może być niezależnym, więc w umyśle Bożym potem można łatwo przejść do tego, że jest w umyśle człowieka. Tak? Błąd polega właśnie na tym, że się za dużą uwagę skupia na samych pojęciach, a za małą uwagę się skupia na samych rzeczach. I to jest też wielkie osiągnięcie Arystotelesa, że pomimo zachowania tego drugiego żeglowania, bo to się nazywa ogólnie drugim żeglowaniem, to zwrócenie uwagi na rzeczywistość ponadzmysłową, potrafił jednak ciągle utrzymać kontakt z rzeczami istniejącymi faktycznie. Właśnie dziedzictwo Platona jest dziedzictwem takim trochę zatrutym. To są takie piękne kwiaty, trochę tak przypomina wizytę w jakimś ogrodzie zoologicznym czy botanicznym, gdzie znajdują się okazy jakichś pięknych roślin, egzotycznych kwiatów, bardzo kolorowych, bardzo takich pięknych, bardzo dużych, ale jednocześnie są one trujące i przebywanie jakoś z nimi czy w bliskości nich jest niebezpieczne. To jest trochę coś podobnego z filozofią Platona, że jest w niej coś takiego zatrutego, co powoduje, że człowiek się skupia bardziej na myśli o rzeczach niż na samych rzeczach. I zaczyna w tych myślach już, zaczyna się zagłębiać, no i kończy się to
kończy się to właściwie jakimś uwiądem filozofii tak naprawdę, tak? Bo zaczyna się potem już nie tyle badać świat, tylko zaczyna się tworzyć koncepcję już na własną modłę, tak? Według jakichś własnych recept i każdy może stworzyć inną, tak? Już jesteśmy we współczesności, kiedy każdy ma swoją własną prawdę, każdy ma swoją własną koncepcję i nie musi się przejmować zgodnością z rzeczywistością. To niestety jest trochę dziedzictwo Platona, ale z drugiej strony jest w tym bardzo dużo dobrych elementów, które będziemy poznawać może już nawet nie tyle u samego Platona, tylko będziemy poznawać właśnie przez, jakby przez tego największego ucznia, właśnie przez Arystotelesa, gdzie one będą widoczne, one będą tam błyszczały, one błyszczą do tej pory, tylko pod innymi nazwami. No właśnie te idee to są te formy. To jakby to się znajduje u świętego Tomasza również. Jakby to, co jest najważniejsze u Platona, zostało przez Tomasza przejęte nawet przez Arystotelesa w jakiejś mierze. U Tomasza jeszcze w większym stopniu przecież jedna z dróg dowodzenia, jeden z tych pięciu dowodów w ramach tego pięciokrotnego jakby dowodu na istnienie Boga u świętego Tomasza jest bardzo platoński. To jest właśnie ten dowód z doskonałości, który się właściwie to prawie, że tak jak u Platona. Tak? Także to, co jest najważniejsze, udało się jakoś przechwycić, udało się jakoś oczyścić. Czy na przykład koncepcja cnót kardynalnych, ona właściwie jest już u Platona zawarta, tylko tam samo rozumienie duszy jest troszkę inne, bo nie jest wyróżniona wola, jest tylko logos, jest umysł, nie ma woli i nie ma cnoty sprawiedliwości jako tej, która jest jakby zakorzeniona, zapodmiotowana w woli, ale sama sprawiedliwość jest u Platona. I także jest bardzo dużo rzeczy, które znamy bardzo dobrze i które kojarzymy z katolicyzmem, czy po prostu ze świętym Tomaszem, ale została potem jeszcze jakoś rozwinięta przez kolejnych. Tak to mniej więcej wygląda. Co do tych zasad takich najbardziej podstawowych, jeszcze chciałem dodać, że żeby nie było takiej dwuznaczności. Otóż chodzi o tą zasadę jednej i zasadę tej diady nieokreślonej, że wiemy od Arystotelesa, wiemy od tych najwybitniejszych uczniów Platona samego, że tak właśnie przedstawiało się to jądro, te najważniejsze elementy doktryny platońskiej, ale jednocześnie nie są one bezpośrednio obecne w dialogach. Łatwo się o tym przekonać, czytając wszystkie 35 dialogów, nie ma w żadnym nauki bezpośrednio o tym. I sam Platon też właśnie to koresponduje dobrze z słowami Platona, że nie ma i nie będzie żadnej nauki o tych najważniejszych rzeczach, ponieważ ludzie tego nie są w stanie docenić, ponieważ ludzie nie są w stanie tego zrozumieć dobrze, jeżeli najpierw nie przejdą wszystkich elementów nauki, tak? Czyli ze względów pedagogicznych, nie to, że chciał to jakoś po prostu jakby zasłonić przed wzrokiem innych, tylko ze względów pedagogicznych nie ma sensu o tym pisać. Tak? Nie ma sensu o tym pisać, ponieważ ludzie tego nie są w stanie docenić. I też był jeden w ciągu życia Platona, jedno takie wydarzenie, kiedy Platon został poproszony o wykład dotyczący dobra i wtedy raz dał się namówić, aby przedstawić dokładnie co do tych metafizycznych tych szczegółów naukę o dobru i mówił wtedy, że to dobro jest równoznaczne z ideą jedności, że to jest właściwie taka jedność i ta jedność jest potem przez tę diadę jakoś pomniejszana i w ten sposób cały świat jakoś z tej jedności można wyemanować. No oczywiście to nie spotkało się z żadnym zainteresowaniem, z żadnym zrozumieniem, bo to jest zbyt abstrakcyjne i dlatego potem już zupełnie od tego odszedł, od jakichkolwiek prób takiego popularyzowania tego właśnie poglądu. Ale możemy zrekonstruować i oprzeć zrekonstruować te poglądy Platona i to jest oparte na takich solidnych źródłach, jest to wszystko zanalizowane. Natomiast w samej spuściźnie literackiej nigdzie nie ma tych podstawowych, najbardziej podstawowych, fundamentalnych zasad. To może teraz pytania jakieś takie, to na pewno będzie dużo takich pytań. Ksiądz odpowiedział właśnie przed chwilą. Chciałam zapytać, ile tych idei w ogóle powstało. To znaczy tak, no jest, to jest ten sposób, że idee są tymi wzorcami, takimi archetypami, wzorcami, przyczynami formalnymi każdej rzeczy. To znaczy idee dotyczą zarówno bytów no, takich powiedzmy zmysłowo poznawalnych, jak właśnie konie, jakieś wiewiórki i tak dalej, przy czym jest jedna idea dla koni przy wszystkich, tak, czy jedna dla wiewiórki. Ale sama ta idea na przykład konia, ona w sobie, ponieważ koń w swojej istocie zawiera na przykład tam, ma cztery nogi, ma jakąś tam głowę i oczy, to jakby ta idea konia już jest, jakby w sobie zawiera te idee jeszcze bardziej podstawowe. Czyli ten świat idei, on jakby, to też tak sobie Arystoteles trochę, może nie to, że kpił, ale trochę tak, to właśnie podkreślał, że to jest trochę tak, jak człowiek miał problemy z policzeniem rzeczy, to wprowadził jeszcze drugi zestaw rzeczy, żeby jest łatwiej policzyć. Znaczy, że tak, skoro jest świat skomplikowany sam w sobie,
No to idee są po to, żeby ten świat jakoś sprowadzić do jedności, żeby go jakoś wytłumaczyć. No to dobrze, no to są te idee, czy na przykład zamiast właśnie ze wszystkich koni pojedynczo nie musimy ich rozważać, bo jest w nich coś wspólnego, coś z tą naturą konia, istotą konia, która jest taka sama we wszystkich tych koniach i dlatego możemy używać określenia koni do wszystkich egzemplarzy koni i to się wszystko zgadza. Tak? Jesteśmy tutaj w prawdzie, tak? Mamy cały czas odpowiedni pogląd na rzeczywistość, jeżeli używamy określenia konia w stosunku do wszystkich koni. Czyli jest pewna jakaś idea właśnie konia. Jest coś takiego, co jest wspólnego dla wszystkich tych zwierząt, tak? I to jest właśnie ten koń, ale to jest ta idea konia, tylko problem polega na tym, że no ta idea konia, ona, w ogóle te idee nie istnieją jakby tak, one istnieją jako samodzielne takie byty, ale są ze sobą jakoś powiązane, w tym sensie, że ta idea konia zawiera w sobie ideę na przykład jakiejś tam głowy, ideę jakichś tam nóg i tak dalej, tak? I to tylko z jakichś dokładnych analiz dialektycznych można wywnioskować, które tam tak naprawdę, co jest jakby dla konia czymś koniecznym, co jest czymś tylko przypadłościowym, co może istnieć, a nie musi. Tak? I to wszystko już tutaj jest. No dobrze, ale to jest tylko w takim przypadku konia, ale przecież na przykład idea zwierzęcia jakiegoś tam, tak? No to też ma w sobie i konie, i wiewiórki, tam jakieś inne i tak dalej, to się bardzo komplikuje, tak? To jest jasne, że takie idee bardziej ogólne mają w sobie jakby więcej treści, są bogatsze, ale to wszystko jest jakoś zakryte, bo te idee same w sobie są wtedy dość proste, ale w nich się to bogactwo mieści, można je jakoś próbować wydobyć, pokazać, tak? Jakby są dwa takie procesy, że albo się tą ideę ogólną bierze i próbuje się ją zanalizować, albo te idee bardziej szczegółowe próbuje się pokazać, że one do jakiejś jednej idei muszą się sprowadzić, jakiejś bardziej ogólnej, tak? Ale są też idee oczywiście tych ludzkich wytworów, bo one też są tworzone według jakichś, mają w sobie jakieś piękno, prawda, jakoś partycypują, czy uczestniczą w tym pięknie, jakieś doskonałości, mają w sobie coś takiego, co, czyli też jakoś muszą być jakieś idee, według których one są budowane, jakoś tam tworzone, prawda? Więc te idee dotyczą oczywiście tych przedmiotów, dotyczą zwierząt, dotyczą roślin, tego całego świata, powiedzmy, nas otaczającego, ale też i tych rzeczy, których jakby już bezpośrednio nie poznajemy, ale które są, tak? Na przykład właśnie no, cnota, no, też jakaś idea tej cnoty, idea sprawiedliwości, męstwa i tak dalej. To wszystko jest w tym świecie, jest czymś bardziej jeszcze takim realnym, prawdziwym. No i te idee matematyczne, bo tak jak te byty matematyczne są ponad rzeczywistością zmysłowo poznawalną, tak i te idee matematyczne są ponad normalnymi ideami. Te idee matematyczne są najbardziej podstawowymi. To są właśnie te liczby eidetyczne, to są właśnie te liczby takie idealne, które są takimi archetypami w ogóle wszelkiego podziału, na których już się operacji matematycznych nie przeprowadza, bo te operacje matematyczne to jest w przypadku tych bytów matematycznych, no to trochę tak jakby dla tej rzeczywistości zmienne jakieś takie trochę zmiany, tak? To jest coś takiego jeszcze wyższego. To są pewne zasady matematyczne, które po prostu są jakby przyczynami dla tych matematycznych bytów, tak? Dla tych liczb takich, których my używamy. A one same wszystkie sprowadzają się do tej zasady jedna, która też jest zasadą dobra, która jest tą najwyższą zasadą. Czyli to jest taki świat, można powiedzieć, że on jest cały czas bardzo skomplikowany, tylko tyle, że no jakby te rzeczy jednak w tym świecie idei są ze sobą jakoś wzajemnie powiązane. Tak? Znaczy to, co się udało osiągnąć Platonowi, to jest to, że dało się wszystko sprowadzić do jednej zasady ostatecznej. Tylko tego nie ma w dialogach, to jest w tych naukach niepisanych, to jest właśnie w tych naukach, które zostały, to są takie nowe osiągnięcia na swój sposób, bo od XVIII wieku uczono Platona przez pryzmat samych dialogów, analiz, które są po prostu robione na bazie tak, w dialogów, a tam właśnie tego bezpośrednio nie ma, są tylko aluzje, natomiast to głównie szkoła w Tybinze, dopiero gdzieś to jest, powiedzmy tam lata 60. XX wieku, to połowa XX wieku, dopiero zaczęła jakby no, formułować pogląd i go uzasadniać, pogląd, że właśnie jest jakby pewien zwornik całej tej doktryny platońskiej. Bo mnie na przykład uczono, że Platon to jest w ogóle myśliciel problematyzujący, że on w ogóle nie przedstawia jakiejś jednej wizji dotyczącej świata, tylko pokazuje różne problemy i pokazuje, że te problemy można na różne sposoby rozwiązać, ale zasadniczo to wszystkie rozwiązania też są takie jakoś uwikłane w różne trudności i że tak właściwie to my musimy ciągle szukać. I to szukanie jest tutaj na tym pierwszym tak, takim na pierwszym planie. Natomiast szkoła w Tybinze pokazała, że odwołując się chociażby właśnie nawet do tych dzieł Arystotelesa, gdzie on pisze dokładnie, czy do innych uczniów Platona, gdzie
gdzie oni też piszą dokładnie, że u Platona były te najważniejsze zasady, zasada jedna i te diady. I ostatecznie u Platona, jeżeli tak właśnie jest, tak, to wszystko da się sprowadzić do tych najważniejszych zasad. Czyli cały świat jest jakoś sprowadzalny do jednego, czyli jest jakoś wytłumaczalny. Czyli ostatecznie jest tym arche, tą zasadą, która była przeszukana przez wszystkich filozofów, tak, właśnie też jest, no, jest to jedno, jest ta najwyższa, najważniejsza zasada. Jakaś tam zasada jest w każdym razie. Tak? To jest bardzo ważne, że w całym tym systemie, mimo różnych trudności, bo na przykład tutaj, gdzie dusza się w tym systemie mieści? Dusza ludzka. Według Platona dusza jest nieśmiertelna. To są piękne dowody, nawet 4 dowody na nieśmiertelność duszy. I piękny, jeden z tych, to właśnie taki najbardziej, najlepszy od strony takiej, powiedzmy, analitycznej dowód na nieśmiertelność duszy polega na tym, że dusza jest, musi być nieśmiertelna, musi mieć taki charakter jak idea, dlatego że jest zdolna do poznawania idei. Skoro jest zdolna do poznawania idei, to musi mieć naturę podobną do samych idei. Skoro te idee są niezmienne, one nigdy nie powstają, nie giną, są zawsze takie same, są, można powiedzieć, wieczne, bo tam też pamiętajmy, że jakby nieśmiertelność i wieczność są ze sobą jakoś, tak, to jakby nie ma dokładnego rozróżnienia między jednym i drugim, tak, bo tutaj nie ma koncepcji stworzenia w ogóle. Więc jakby to, że nie umiera dusza, to tak jakby była wieczna, zawsze jest, tak. Dusze są takie jak te idee, czyli są jakby wieczne, są, powiedzmy, nieśmiertelne czy nawet wieczne. I to, no dobrze, ale czym ta dusza jest? Znaczy, dusza jest ideą? Nie może być ideą, bo gdyby była dusza, była ideą, to była tylko jedna dusza. Na przykład dla wszystkich ludzi byłaby jedna dusza. Więc nie może być dusza ideą. Więc czym jest? Więc ona ma taki sam status jak byty matematyczne, jak trójkąty, bo też jest ich wiele. One wszystkie spełniają definicję trójkąta. Wszystkie trójkąty, czy wszystkie tam, powiedzmy, okręgi, czy cokolwiek, spełniają definicję na przykład okręgu, ale są jakimiś trochę różnymi, bo mają różne na przykład wielkości, czy tam coś takiego, tak? Jakiś parametr matematyczny, który je odróżnia. I tak samo właśnie dusze ludzkie. One są różne, ale mają taki sam status jakby te matematyczne. I teraz, o ile to jest odmienne od takiej koncepcji właśnie arystotelesowskiej, gdzie się duszę rozumie, no też jest właśnie ona jakąś formą, taką, czyli taką a la ideą, ale jednak, ponieważ tam te formy są związane z konkretnymi rzeczami, no to nie musimy jakby uciekać do pojmowania duszy jakiegoś matematycznego obiektu. Ta dusza może mieć pewien charakter taki właśnie inny zupełnie, tak? Ta dusza ludzka u Arystotelesa, to też jest zresztą, tam też nie jest ta myśl doprowadzona do końca, nie jest, jakby nie ma tej konsekwencji, gdzie Arystoteles zatrzymał o pewnym etapie. Ale tamta dusza przynajmniej ma taki charakter właśnie taki organiczny, że ona daje życie ciału, że jest czymś, co z nią tworzy jakąś całość. I nawet jeżeli no właśnie tam brakuje pewnej konsekwencji, jak potem zobaczymy, to jednak, no właśnie, no każdy człowiek ma swoją własną duszę. Przynajmniej to tak też tam potem były różne interpretacje takie fałszywe tak, filozofii tej arabskiej. Ale zasadniczo to, jeżeli ta forma jest z konkretnym bytem związana, no to tak to można rozumieć. Natomiast tutaj no, nie może być właśnie ideą dusza. Musi mieć charakter takiego matematycznego bytu, który no, też jest ponadzmysłowy, jest ponadmaterialny, ale jednak no, pewna wielość charakteryzuje. Tak? Coś takiego dziwnego. I tutaj dużo jest tego typu takich trudności, bo ciężko było połączyć akurat, bo tak, o ile jeszcze można było te wątki sokratejskie, wątki powiedzmy te heraklitejskie czy te pitagorejskie jakoś połączyć ze sobą, bo one wszystkie tutaj występują bardzo silne i parmenidejski też, to ciężko jednak jest połączyć ten orficki, mówiący o duszy, jako taki właściwie religijny, tak? I to jest jednak tutaj mocne u Platona. To ciężko było połączyć i dlatego ta dusza, która przecież ma być czymś obcym wobec ciała. Ciało jest obce wobec duszy, tak? Dusza jest czymś, co przychodzi jakby do ciała, jest zsyłana za karę, musi się potem z tego wyzwolić. No i to jak to powiązać z taką, jak zrozumieć naturę ludzką wtedy, tak? Natura ludzka wtedy nie jest duchowo-cielesna, tylko jest taka czysto duchowa. U Platona mało tego, przecież też takie są orfików, że ta dusza może stawać się potem, może ożywiać jakieś zwierzę. Dusza ludzka właściwie tak może potem, jeżeli tutaj na ziemi słabo jakoś żyje, niezbyt moralnie, to potem może stać się duszą ożywiającą zwierzę. Tak? Czyli to też, no, jak to pojąć? Taka reinkarnacja, bo tak w orfizmie było, żeby ta reinkarnacja. Tak?
No i to jest też ta filozofia Platona ma takich, jest jakby należy do tej tradycji gnostyckiej w tym sensie, że tak jak właśnie u orfików, też właśnie no przecież gnostyków, tylko że tam to wyzwalanie się, powolne wyzwalanie się duszy z ciała dokonywało się poprzez no, te misteria orfickie, które miały duszę jakby z tej materialności powoli leczyć, wyzwalać, to u Platona to filozofia jest tym narzędziem. Filozofia jest jakby elementem pewnej terapii dla duszy. Dusza jest dzięki to jest akurat też i u Sokratesa jakoś obecne, że filozofia jest pewnym narzędziem terapii, że dusza się oczyszcza z różnych tych powiedzmy jakichś tam błędów, tak? Tylko że u Platona ma taki charakter bardzo religijny, że filozofia ma być narzędziem do tego, żeby dusza się po prostu kiedyś uwolniła z ciała. I jakby to samo w sobie jest dość niebezpieczne, tak? Bo można pokazać, dlaczego to jest niebezpieczne? No dlatego, że tutaj jest pewien naturalizm ukryty. To znaczy, że człowiek sam się zbawia. Człowiek sam się zbawia dzięki, no tej akurat szlachetnym bardzo rzeczom, pięknym, ale sam się zbawia. Natomiast ojcowie Kościoła to wykorzystali, oczyścili naukę, tak? I z tego się nagle zrobiła prawie że teologia, bo to może być zadziwiające dla nas to już tak nie jest tak bardzo takie spontaniczne, ale ci pierwsi wykształceni ludzie, którzy się nawracali, traktowali naukę Chrystusową jako prawdziwą filozofię. Dla nich doktryna Chrystusa była po prostu filozofią jakby doskonalszą od filozofii Platona, doskonalszą od tych wszystkich tych wcześniejszych filozofii. Tak? To po prostu taka filozofia prawdziwa. Ta prawdziwa gnoza, nawet dokładnie tego określenia używają. Więc po prostu przyjęli, jakby tak pisze też Klemens Aleksandryjski, że Platon był takim Mojżeszem dla Greków, tak jak Żydzi mieli Mojżesza i z punktu widzenia prawa to Mojżesz no, dawał to stare prawo, tak? A Chrystus daje to nowe prawo, prawo Ewangelii, ale Chrystus też daje prawdę, daje też naukę. I ta nauka była już powiedzmy w takim ala Starym Testamencie tym filozoficznym dostępna u Platona, a potem przychodzi ten jakby Nowy Testament filozoficzny, ta nowa doktryna, która jest doskonalsza. I tak jak tam filozofia była u Platona była sposobem na to, żeby się dusza od tego, co materialne uwalniała, tak samo jest właśnie w Ewangelii, że jakby nauka Chrystusa ma człowieka z tego, co materialne wyzwalać. Pamiętamy, że święty Paweł pisze, że są te dwa zakony, że jest ten zakon jakby naszego ciała, który prowadzi do tego, co grzeszne i ten zakon, tak, który prowadzi do tego, co duchowe, co wewnętrzne i że musimy tego duchowego człowieka w sobie rozwijać, a musimy tego człowieka materialnego w sobie jakoś no, tak gnębić, powiedzmy, tak? Mamy go osłabiać. No i dokładnie to jest ta właśnie myśl, że mamy po prostu tak oni to rozumieli, tak, czyli sobie Kościoła, że teraz jest nowa nauka, nauka Chrystusa i ona jakby pełni taką funkcję jak wcześniej filozofia Platona. Tak jak Platon wcześniej człowieka przez zajmowanie się filozofią człowiek miał się zbawiać, tak teraz przez zajmowanie się tą nauką chrześcijańską człowiek będzie się zbawiał. Tak? Tylko że oczywiście tutaj jest ten element łaski został do tego dodany. To można było zrobić, bo ten wstęp platoński był na tyle otwarty, że to się w nim zmieściło i w ten sposób no, można było chrześcijańską teologię oprzeć na Platonie. Tak? Czyli ona była bardzo dobra pod tym względem, bo miała w sobie ten element religijno-mistyczny, którego zasadniczo pozbawiony był Arystoteles i dlatego właśnie na bazie filozofii platońskiej można było tak łatwo i tak to właśnie zrobiono, tak łatwo można było oprzeć po prostu teologię. Także ona miała w sobie bardzo istotną wartość dla chrześcijaństwa niesie w sobie, ale ma też swoje słabości. Te słabości powodowały, że ciężko było, bo właśnie u Platona to jest wszystko tak trochę pomieszane, ta natura, łaska, to wszystko tak tutaj, no, ciężko jest wtedy to rozróżnić i dlatego dopiero w czasach świętego Tomasza podano tak naukowo jakby różnicę między teologią i filozofią. Tak? Tam teologia i filozofia się mieszały, to w średniowieczu do świętego Tomasza to się tak trochę mieszało i jakby to dawało takie zupełnie skrajne nurty, że albo nurt, który starał się prawdy wiary, tajemnice wiary, na przykład Trójce Przenajświętsze udowodnić, no bo w końcu tak to jakby religię traktowano trochę jak filozofia, więc można wszystkie te wnioski rozumowo udowadniać. Albo z kolei w drugą stronę, że takie podejście trochę fideistyczne, tak? Że po prostu wszystko to jest kwestią wiary i że tak naprawdę nie ma sensu na przykład dowodzenie Boga,
bo po prostu to jest przecież wszystkim oczywiste, że Bóg jest, więc jak, to dlaczego mielibyśmy to udowadniać i tracić czas na coś tak oczywistego, tak? I te, oba te nurty są jakoś trochę dziedzictwem też Platona tak naprawdę, tak? Także tutaj jest jakby bardzo dużo różnych wątków i bardzo ciężko jest to jakoś no, tak jednoznacznie określić. Tak? Sam Platon właśnie jako filozof jest taki bardzo niejednoznaczny, bo z jednej strony bardzo ważnym jest elementem, dzięki któremu opatrzność Boża pozwoliła ludzkości rozwinąć myśl filozoficzną. To jest jedno z takich większych osiągnięć cywilizacyjnych, ale z drugiej strony jest w niej już zalążek czegoś, co stało się jakby właśnie przyczyną tego uwiądu filozofii w czasach nam współczesnych. Czyli zwrócenie się zbytnie ku samym pojęciom, tym ogólnym sensom, które samego Platona jeszcze są urzeczowione, to się jednak nie dało zrobić bez pewnych trudności, więc potem przypisano te treści właśnie umysłowi boskiemu, ostatecznie potem umysłowi ludzkiemu i w ten sposób i tak to się dalej potoczyło. Rozumiem dobrze, że idee tworzą jakiś rodzaj hierarchii. Tak, to jest hierarchicznie konstytuowana struktura, gdzie na samym szczycie jest ta zasada jedna. Właściwie ta zasada jedna, ona jest jakoś powiązana prawdopodobnie, bo to też są już pewne takie rekonstrukcje, ale jest trochę powiązana z tą diadą, czyli taką zasadą dwoistości, która wprowadza za pewnego rodzaju takie no, pomniejszenie metafizyczne, takie jakby zmniejsza, ogranicza to jedność, tą jedność. Tak? Czyli jedność jest tą zasadą najwyższą i jest jeszcze... Słucham? Tak, jakby rozprasza właśnie ten jakby absolut. Tak, jedność jest trochę takim absolutnym, ta jedność ma charakter takiego absolutnego bytu. To jest właśnie ciekawe, że u Platona ten jakby najdoskonalszy byt nie ma charakteru osobowego, tylko jest pewną zasadą metafizyczną. To u Arystotelesa będzie. Arystoteles właśnie pod względem tych takich rozważań dotyczących Boga, zasadniczo ponieważ nie ma tego elementu takiego właśnie mistyczno-religijnego, zasadniczo nie interesuje się tak bardzo tymi kwestiami i nie jest powiedzmy tak bogata jego refleksja w tego rodzaju wątki, ale jeżeli chodzi o rozumienie tej pierwszej przyczyny, to u Arystotelesa od razu, to przynajmniej tyle, że ma charakter bytu jakiegoś osobowego, rozumnego i wolnego. Co prawda tam zupełnie, jak zobaczymy, nie interesującego się światem, nawet nie wiedzącego o tym, że świat istnieje, ale przynajmniej osobowego, podczas gdy u Platona też znowu u następców Platona nastąpiły znowu pewne tutaj przesunięcia akcentów, czy nawet właśnie próba interpretowania tego jedna jako jakiegoś Boga, ale u samego Platona oryginalnie pojawia się oczywiście pewien twórca, ten demiurg, ale on jest na poziomie pewnego mitu, w Timajosie jest opisany, w dialogu takim bardzo istotnym, platońskim, jest opisane jest to, w jaki sposób świat w ogóle powstaje i ten świat jest stworzony, budowany przez demiurga, przez jakiegoś rzemieślnika, który ma charakter takiego, powiedzmy, ojca wobec wszystkich dusz, wobec wszystkich tych bogów, pośredników, tak? Bo tam jakby na poziomie, poza tymi duszami ludzkimi są jeszcze inne jakby takie dusze różnych bożków, dusze różnego rodzaju takich stworzeń. Na poziomie też tych bytów matematycznych mniej więcej, tak? Ale sam ten demiurg jest wpatrzony w ideę, one stanowią dla niego pewien wzorzec, tak? Nie są jego jeszcze jakimiś myślami nawet, potem tak to ojcowie Kościoła będą rozumieli, że to nie był żaden demiurg, tylko był stwórca, to nie była idea gdzieś poza nim, tylko to były myśli, które były w Bogu, ale u samego oryginalnego Platona no to właśnie tak wygląda, z tym, że z kolei no znowu problem polega na tym, że właśnie tam, gdzie Platon czegoś nie wiedział, dopowiadał i te mity nie są do końca ze sobą jakoś zgodne. I na przykład tam w Timajosie jest napisane, że dusze są przez tego demiurga jakoś no, zbudowane, stworzone, a gdzie indziej, no właśnie, że są zawsze takie. I to ciężko jest po prostu... Czym tak naprawdę ten demiurg był i tak naprawdę to budowanie świata. Owszem, bardzo, bardzo jakby niewiele już Platona dzieliło od skonstruowania koncepcji stworzenia z niczego, ale ona zasadniczo chyba bez inspiracji strony objawienia to chyba nigdzie nie była, nigdzie się w ogóle nie pojawiła. Tak? To, że dopiero kiedy objawienie chrześcijańskie światu uzmysłowiło, że świat jest faktycznie stworzony, to dopiero wtedy ludzie zaczęli od strony filozoficznej to opracowywać. To tak naprawdę no, Platon tutaj też no, nie wiemy tak do końca, co on wiedział, czy on znał Stary Testament, czy nie znał, bo to są różne hipotezy na ten temat, czy on
Może, być może ten Timaeus jest dialog Timaeus z koncepcją Demiurga jako takiego twórcy jest odbiciem tego, że Platon to znał. Tego nie wiemy tak naprawdę. Tak? To jest dużo takich niewiadomych. Natomiast faktem jest, że to jednak ten Demiurg nie jest w takich wszystkich takich analizach czysto takich ontologicznych, to on tam nie występuje. Po prostu są idee i ta idea jedności, która jest tą najwyższą ideą. Można powiedzieć, że tak jak właściwie u Arystotelesa jest też para pojęć takich najbardziej rdzennych, takich najbardziej istotnych, które jakby rozpinają całą rzeczywistość. Tam to będzie akt i możność. Będzie akt jako ten, który, ten czysty akt nie jest zmieszany z możnością, jest tą doskonałością i Bóg, ten pierwszy poruszyciel u Arystotelesa jest czystym aktem. Tutaj natomiast ten najdoskonalszy byt jest jakby tą czystą jednością. Tak jak tam jest ta pełnia realizacji, bo filozofia Arystotelesa skupia się na tych realnie istniejących rzeczach, więc jakby ta doskonałość się wiąże z pewną zrealizowaniem, tak tutaj, ponieważ umysł jest z natury jednoczącym, więc ta pełnia doskonałości wiąże się z tym pełnym zjednoczeniem. Ta zasada jedności jest tą najbardziej podstawową, tak? Zasada jedności, czyli to, że coś, co w sobie posiada całą doskonałość. Tak? Z niej potem ta doskonałość jest właśnie jakoś tylko zmniejszana przez tą diadę. Ta zasada dwoistości, ta diada, zasada jakby podziału, powoduje, że z tej jedności nagle powstają jakieś tam liczby, jakieś tam różne te idee takie pomniejsze, takie bardzo też abstrakcyjne i doskonałe, jakaś tam idea piękna na przykład, czy coś. One też jakoś z tych liczb muszą wynikać, z tego podzielonego tego jedna jakoś muszą wynikać. No i potem te wszystkie inne te idee, które są tymi wzorami dla istniejących rzeczy. Te istniejące rzeczy też są jakoś skutkiem tego, że ta diada zaczyna już na jakimś innym poziomie, zaczyna to dzielić, tak, różnicować i stąd ten właśnie świat zmysłowo poznawalny też jakoś zaczyna istnieć. Mam jeszcze pytanie, czy rozumiem, że ta jedność, ta jedna idea nadrzędna, zawiera w sobie również ideę rzeczy, które jeszcze nie powstały? Tak, znaczy, bo te rzeczy, które nie powstały, czy, znaczy, powiedzmy tak, że one, to znaczy tak, te rzeczy, które powstają i giną, one są jakimiś obrazami, niedoskonałymi obrazami tych doskonałych idei w jakiś tam sposób, natomiast to jakby, że one powstają, że giną i to, w jaki sposób to się dzieje, to nie jest u Platona za bardzo wyjaśnione. To jest trochę tak właśnie w Timaeusie, no to jest, tam pojawia się jakaś przyczyna, która ten świat materialny jakoś tak, to, ale to jest trochę tak dodane, tak po prostu trochę ręcznie i sam ten system idei, on właśnie tylko jest jakby wytłumaczeniem od strony formalnej przyczynowości. Przyczynowość formalna polega na tym, że na przykład kiedy widzę obraz, jakieś namalowane ręką artysty, to jakby ja rozumiem, że musi być jakiś wzorzec na przykład w umyśle artysty, prawda? Umysł artysty musi w sobie posiadać w jeszcze większym stopniu to wszystko, co znajduje się, całe to piękne uporządkowanie, które znajduje się na płótnie, musi być gdzieś pierwotnie wcześniej. I to właściwie jest osiągnięcie Platona, że wskazał, że jeżeli są te rzeczy, to musi być coś doskonalszego, co te rzeczy jakoś jest przyczyną. Tylko problem polega na tym, że przyczynowanie formalne to nie jest jedyne przyczynowanie, bo wiemy, że jeżeli jest w umyśle obraz tego, co potem znajdzie się na płótnie, ale jest potrzebna jednak ręka i pędzel, żeby musi być jakaś przyczyna jeszcze sprawcza, która po prostu spowoduje zaistnienie tego obrazu. Tak? I to jest właśnie coś, czego tutaj nie ma. Można powiedzieć, że od strony takiej właśnie przyczynowej są te cztery przyczyny. To przyczyna celowa, związana z dążeniem do dobra, to jest jakoś tam zarysowana, ale to dopiero Arystoteles zacznie dobrze tę problematykę dobra jakoś potrafi opisać od strony przyczyny, tak, w sposób taki właściwy. Potem, jeżeli chodzi o przyczynę sprawczą, właśnie tego tutaj brakuje. To jest gdzieś tam ręcznie wyłożone, to jest jakoś obecne w Timaeusie, ale w tym samym takim schemacie ontologicznym, który jest jakoś wyprowadzany z dialogów Platona, to tego właściwie brakuje. Jest tylko przyczyna formalna. No jest ta materialna, tu pisze Arystoteles, że właściwie ta diada jest tą materialną. Bo ta materia u Arystotelesa jest tak też dziwnie rozumiana. Ona nie ma takiego charakteru, takiego powiedzmy no takiego, który nie jest jakąś taką masą jakąś nieuformowaną, jakąś taką plasteliną, która jest formowana. Ma charakter czegoś takiego bardzo abstrakcyjnego, ciężkiego do pojęcia. Ta materia jest też czymś takim nieuchwytnym w sumie.
No i jest ta przyczynowość formalna, która jest na pierwszym planie. I jakby cały czas wszystko się do tej przyczyny formalnej się sprowadza. Tak? Wszystkie te analizy dotyczą przyczynowania formalnego. Tak więc tak, no te rzeczywistości, które tutaj widzimy, one muszą mieć swoje jakieś tam wzorce, które są znacznie doskonalsze. Natomiast no zobaczmy, to jest właśnie ten problem z ideami, że idee są niezmienne. Te wzorce są niezmienne, a rzeczywistość tutaj się przecież zmienia. I teraz co my z tym zrobimy? Jak to zrozumieć, prawda? Jak opisać ruch? Jak opisać zmiany? Tego w ogóle nie ma u Platona. To jest zresztą coś bardzo istotnego właśnie u Arystotelesa. Tak? To jest też jeden z tych zarzutów Arystotelesa do teorii Platona, gdzie tutaj jak to pojąć zmianę? Jak pojmować to, że pewne rzeczy się zmieniają i to przecież zmieniają się według pewnego wzorca właśnie. Tak? To nie dzieje się to w sposób przypadkowy. To, że jakieś kulki tam się zderzają i tak dalej, to można powtarzać ile razy doświadczenie i to się zawsze to samo dzieje. Ale to już są pewne zmiany i teraz jak to zrozumieć? Bo idea jako taka musi być niezmienna, więc jakby ruch jest dla niej czymś, co jest no nie do pojęcia. Nie da się tego jakoś opisać, tak? Nie da się tego wzorować. Więc jest tutaj coś takiego, co jest dość trudne takie, tak? Na poziomie tych idei. Owszem, można mówić, że właśnie prawa fizyki mają charakter taki, bo jest w ogóle we współczesnej nauce nurt takiego platonizmu matematycznego, który będzie, no właśnie to jest dokładnie w stylu tego następcy, czy Speusippa, następcy Platona w Akademii Platońskiej, który będzie sprowadzał jakby całą tą rzeczywistość, tą nadzmysłową, te wszystkie idee będzie ostatecznie sprowadzał do pewnych matematycznych obiektów, bytów, tak, że tam matematyczne struktury stają się tymi wzorcami, archetypami całej rzeczywistości, wszystko ma charakter takich matematycznych bytów. To jest coś takiego bardzo dzisiaj w nauce, na pewno dla matematyków zwłaszcza, bo matematycy badając całe życie struktury jakby dostrzegają to, że one są czymś obiektywnym, one są czymś, co no, są właśnie odkrywane te struktury matematyczne, nie są konstruowane, w pewien sposób tak jest, bo te zasady, które według których matematyczne byty są konstruowane, są jakoś od człowieka niezależne, tak? ale jednak można też pokazać, że jest w takim myśleniu dużo pewnych takich uproszczeń, że tak naprawdę to można to inaczej to wyjaśnić, jakby nie odwołując się do tych bytów matematycznych jako takich jakby no tak niezależnie jakoś istniejących, bo wtedy zawsze się właśnie pojawia ten problem, że jak zrozumieć ideę jako jakąś samodzielnie istniejącą rzecz, jak to pojąć. Tak? Raczej właśnie tak jak to było u Speusippa, że to są jednak myśli w umyśle boskim, raczej myśli w umyśle boskim niż jakieś takie, no bo jak taka rzecz może sama jakby w sobie istnieć, bo tam pewne problemy tworzy, to Arystoteles będzie pokazywał, że jakby próba takiego usamodzielnienia w bytowaniu tych idei, tych definicji, tych pojęć, tych treści umysłowo poznawalnych powoduje różnego rodzaju trudności logiczne. Tak? I to się potem to się jakoś stawało coraz bardziej oczywiste. U Platona to po prostu jakoś tak to nie do końca to wszystko gra ze sobą, ale stanowiło potem, dało się pewne problemy rozwiązać przez to, że te idee stały się myślami w umyśle boskim. No w pewnym sensie można powiedzieć, że u Tomasza też tak jest, ale nie do końca, bo u Tomasza jakby rzeczywistość zmysłowa, ta poznawalna, ta, w której się obracamy, w której istniejemy, jakby, ponieważ każda z tych rzeczy jest jakoś inna, to znaczy każda ma jakby swój własny wzorzec w Bogu. Bóg jakby myśli rzeczami, w tym sensie, że każda rzecz istniejąca ma jakby swój wzorzec. To umysł ludzki jakby to wszystko tworzy takie pojęcia, tak? W umyśle boskim one jakoś są indywidualne jednocześnie. Tak? To jest coś takiego, co właśnie jest takie, no właśnie nie platońskie, można powiedzieć. To nie znaczy oczywiście, że Bóg nie zna tych ogólników, że nie zna tych pojęć takich ogólnych, no bo zna oczywiście, tak, ale właśnie wcale one nie są wzorcami dla tworzenia rzeczy. Także te wzorce według świętego Tomasza, wzorce, które są takimi archetypami rzeczywistości, wcale nie mają charakteru idei platońskich. Tak? Tak to jest właściwie u Augustyna tak jest, ale u ojców Kościoła tak jest, tak? Którzy byli platonikami, no bo to też nie mieli szansy, żeby być kimś innym, można powiedzieć. Tylko filozofia Platona dawała taką podstawę do tego, żeby chrześcijańską filozofię można było jakoś w miarę łatwo tworzyć. Tak? Także to, jak to mniej więcej to wygląda. Jeszcze pytanie, czy Platon tłumaczył, czy istnieje świat? W sensie, że na przykład ideą jest potrzebny ten świat, one nie mogą istnieć bez tego świata? Mhm.
Znaczy, no tutaj jest problem tego rodzaju, że no właśnie, czy tak, na przykład w Team iOSie, z tego, co jest tam napisane, to wynikałoby, że Demiurg stworzy, ponieważ był dobry. Był dobry i to stworzył. Tylko pytanie, czy był tak dobry, że musiał stworzyć, czy dobry, bo chciał stworzyć, prawda? Problem polega na tym, że jakby skutkiem tego platońskiego podejścia do rzeczywistości, czyli skoncentrowania się na samych treściach pojęć i na tym, że one jakby z siebie wynikają w sposób taki automatyczny, że z tej zasady jedna jakoś potem wynika, emanuje jakby cały ten świat, tak, cała ta struktura, to jakby w konsekwencji może bardzo łatwo można dojść do wniosku, że jakby świat jest z konieczności, ponieważ te idee po prostu z konieczności, ta idea jedności z siebie jakby wypluwa też całe to bogactwo i to z konieczności jakby powoduje istnienie świata. Tego u Platona bezpośrednio nie ma, ale to się w neoplatonizmie pojawia, taka myśl, że ostatecznie jakby z konieczności świat istnieje, ponieważ ta najdoskonalsza zasada po prostu no, z siebie jakoś tak emanuje, te niższe, tam to się nazywa hipostazy i te hipostazy potem, no, my jesteśmy też jedną z tak, tych konsekwencji tego, że właśnie jest jakieś dobro takie najwyższe. Znaczy, jeżeli ta najwyższa zasada nie będzie miała charakteru bytu rozumnego i wolnego, to tworzenie będzie miało charakter taki właśnie emanacyjny, czyli taki trochę konieczny, tak? W sposób konieczny jest jakoś tworzone. I to też ten zalążek jest u Platona, ale u samego Platona ciężko powiedzieć, bo to jest właśnie takie otwarte na różne propozycje interpretacyjne, tak? Tam się mieści wszystko, bo można powiedzieć, że tego tak naprawdę nie ma i że to jest tylko pewna struktura, tak są opisane te idee, ale to wcale nie znaczy, że ten Demiurg był do tego zmuszony, tylko że on właśnie to tutaj, bo samego Platona to może być rozumiane na różne sposoby, tak? To nie ma jakiejś jednej takiej interpretacji. Natomiast zdaje się, że raczej to by skłaniało bardziej ku temu, że to w sposób taki spontaniczny dzieje. Nie? Ale nie można zarzucić Platonowi, że to tak jest na pewno. To szybkie zapowiedź. Nie wiem, czy dobrze słyszałem, jeśli kreśli, że jest podział człowieka na trzy części. Duszy ludzkiej na trzy części. Ciało i jakby i dwie dusze, tak? Sama dusza jest u Platona podzielona na trzy części, to znaczy tam jest logos, timos i epitymia, to są trzy części duszy. Natomiast człowiek, bo człowiek u Platona to jest dusza, to tutaj no tak. nie ma takiego czegoś, że tutaj człowiek to jest dusza i ciało. Człowiek to jest dusza. Tak, ale no, musi być też idea ludzkiego ciała. No tak to by wypadało, tylko problem polega na tym, że właśnie jakby takie powiedzmy jakby rozumienie człowieka jest jakby trochę poza tym całą tą piramidą bytu, tak? Znaczy w tym sensie, że no tak by to wyglądało, że wtedy ciało człowieka też ma jakiś wzorzec takiego ciała, tak? Jakaś idea ciała ludzkiego, tak? No tak, która się tam składa z różnych innych jeszcze idei, ale to nigdzie nie widziałem, żeby ktoś to tak próbował analizować, tak? Bo to jest raczej taki element trochę, ta koncepcja człowieka jest jednak mocno podbudowana orfizmem, a on jest koncepcją religijną, więc tutaj trochę tak słabo się wiąże jedno z drugim. No trochę tak, one powinny być, to wszystko powinno tworzyć jedną całość, ale właśnie tak nie do końca jest i to jest pewnym problemem, tak? Natomiast rzeczywiście, no tak powinno być, że ciało człowieka jest, wszystkie te ciała ludzkie są, tak, mają jakąś jedną, jakaś idea, która tego ciała, no, bo to właściwie tak jest, że to przecież, to formą tego ciała, czy taką ideą, no to jest właśnie dusza, tak? No ale jeżeli ta idea właśnie, no więc właśnie, to nie bardzo wtedy się, prawda, to jest właśnie ten problem, że, bo to jest właśnie, to jest u Platona, to jest właśnie to, że tu jest pomieszane, są dwie rzeczy. Tak mówiąc z punktu widzenia już takiego tomistycznego, realistycznego, dwie rzeczy są pomieszane. Jest porządek bytowania i porządek poznawania. Porządek bytowania to jest to, jakie rzeczy są, a porządek poznawania to jest, jak my sobie tworzymy pojęcia. Tworzenie pojęć jest czymś jakby no, dla nas. My sobie tam tworzymy te pojęcia i one mają swoje ograniczenia i to możemy też zrobić na różne sposoby, dlatego jakby w ramach samego Platona można bardzo różne odmiany platonizmu wytworzyć. Tak jak właśnie Ksenokrates z Pełzy, czyli następcy Platona w Akademii Platońskiej, jakby każdy miał swoją własną koncepcję tego, tak? Różne możliwości, bo to można było rozumieć na różne sposoby, tak? Także to neoplatonizm potem, tak? Znaczy, w tym sensie Platon był bardzo płodny, bo tam jakby wszystko się w tym mieści. Tam można sobie na różne sposoby sobie ten system modyfikować, można z niego wyprowadzać różne wnioski, tak? Jeszcze, bo nie zdążyłem napisać ta
zmysłu. To znaczy, że Platon był młodszym plemieniem, od kogo chodzi? To jest Klemens Aleksandryjski, ale też i... tak, to bezpośrednio, to tak, dokładnie takie określenie to Klemens Aleksandryjski, tak. Jeszcze Justyn Męczennik trochę wcześniej w bardzo podobnym duchu się wypowiadał, chociaż dokładnie takiego słowa, tego określenia chyba nie wypowiedział, niego nie pochodzi, ale bardzo podobnie. Znaczy, że to jest coś takiego, że dla niej po prostu właśnie jakby filozofią prawdziwą była nauka chrześcijańska. Tak oni to rozumieli jakby właśnie tak, no bo ponieważ ta filozofia Platona miała charakter religijny, tak? No wobec tego, kiedy przyszła religia, to myślano, że to jest właśnie filozofia. To się trochę miesza. To jest trochę zadziwiające, prawda? Bo przecież filozofia powstała wtedy, kiedy zaczęto wyjaśniać rzeczywistość jakby niezależnie od religii. I Platon w pewnym sensie zaczął wracać do tego, z czego filozofia wyszła. Bo filozofia też powstała jako próba wyjaśnienia racjonalnego rzeczywistości bez odwoływania się do religii. I u Platona nastąpił ten trochę częściowo powrót pod wpływem orfizmu zapewne, tak, że to się trochę już zaczęło mieszać, a w neoplatonizmie to osiągnęło swoje apogeum. W neoplatonizmie właściwie filozofia grecka przestaje już mieć charakter takiej greckiej filozofii, bo jakby staje się w ogóle wtedy taką teologią Jamlicha na przykład, tak? Jest taki nurt neoplatonizmu, gdzie właściwie każdego bożka znanego w świecie starożytnym udało się włożyć w tą hierarchię bytu. Także wszystko wypływało z tego jedna i dało się tam każdego bożka gdzieś tam wsadzić w to. Bo to było tak skomplikowane, że nie było żadnego problemu, bo to można potworzyć według własnych jakichś konkretnych jakichś założeń. Tak? I to na tym mniej więcej zasadzie to wszystko polega, że to staje się taką religią, religia filozofią. Filozofia ma charakter zbawczy, no bo to zasadniczo religia przecież zbawia. Tak? Natomiast u Platona właśnie znowu jest, to jest znowu też to odejście od takiej filozofii w części w takim czystym sensie, że tutaj jakby filozofia ma charakter zbawczy, ona ma zbawiać. No i właśnie można to było, ojcowie Kościoła to oczyścili, powiedzieli, że to chrześcijaństwo jest prawdziwą filozofią, no a chrześcijaństwo zbawia dzięki łasce, no to wszystko się zaczęło tam łączyć. No ale potem trzeba było jeszcze jednak rozdzielić filozofię i teologię, tak, że objawienie i tą refleksję na taką rozumową na poziomie tylko naszego naturalnego umysłu. No ale to właśnie dopiero dużo później. A czy masoneria jest neoplatonizmem? Jest w dużej mierze i to nie ma się co dziwić, bo proszę zauważyć, że także orfizm jest właściwie już jednym z takich, powiedzmy, źródeł dla masonerii, no bo jest koncepcja duszy ludzkiej jako takiego człowieka, który jest właściwie aniołem upadłym i musi się wyzwalać z tego, co materialne, tak? No to jest trochę w różnych tych nurtach gnostyckich, to nie tylko w masonerii. I faktem jest też, że masoneria lubi się odwoływać do Platona. I że to, że właśnie Platon jest tak interpretowany jako taki czy rozumiany jest jako tak, kojarzony jest jako taki największy filozof, jak już weźli, nikt już potem takiego nie było. Dlaczego na przykład nie Tomasz, tylko Platon? To dlaczego? Tego nikt, racjonalnie nie da się tego przecież pojąć, zrozumieć. To jest osiągnięcie masonerii, że tak właśnie jest. Tak? I też jest ciekawą rzeczą, i to jest bardzo charakterystyczne, że ci wszyscy, którzy są do Platona bardzo przywiązani, że oni wcześniej czy później będą szli w stronę filozofii jako nie tyle sztuki odkrywania świata, jaki on jest, tylko tworzenia sobie pewnych narracji o świecie. Tak? Tworzenia sobie narracji o świecie, czyli następuje to, co Arystoteles powiedział, że następuje przesunięcie się z tej płaszczyzny tej kontemplacji, teorii, to są najwyższe nauki, to są te kontemplacyjne, to właśnie teoretyczne, czyli związane z, czyli właśnie matematyka, fizyka, no i metafizyka, na obszar właśnie takich nauk poetycznych, czyli dotyczących wytwarzania, czyli sztuki wytwarzania, czyli jakby staje się sztuką wtedy, sztuką wytwarzania własnych narracji, filozofia, tak? I tak wtedy można powiedzieć, że to po co się w ogóle filozofią zajmować, skoro mitologia daje nam lepsze bajki, lepsze opowieści, lepsze narracje, skoro tu też są narracje, to też są pewne bajki, pewne piękne opowieści, tak? Bo też musimy oddać tutaj sprawiedliwość Platonowi, że jego mity nie są tak czysto alogiczne, że jakby mitu Platona jest czymś, tak mitu jaskini, on jest pewnym też sposobem przekazu treści filozoficznych, ale tam się też mogą, zwłaszcza w tych mitach dotyczących eschatologii, dotyczących losów duszy po śmierci, pojawiają się właśnie te elementy dowolne. Tylko tam sam Platon mówi, że tutaj do końca nie wiem, jak jest,
No ale to załóżmy, że to tak wygląda, tak? Czyli to i tam są też różne koncepcje, bo w różnych dialogach te losy duszy są trochę różnie przedstawiane i niektórzy to próbują łączyć, robić jakąś syntezę z tego, ale zawsze tam co do szczegółów to się tak nie do końca jakoś tam gdzieś to jakoś coś zgrzyta, tam te szczegóły też się jakoś nie zawsze się to... No bo skąd Platon może to wiedzieć, jakie są losy duszy po śmierci? Takie zadziwiająco podobne do chrześcijaństwa. Jakbyśmy to się to zagłębili, to by się okazało, że losy duszy po śmierci według Platona to jest właściwie nie tylko są te wątki orfickie, które są tak bardzo tutaj mocne, ale tam nawet jest dużo elementów wziętych prawdopodobnie takich resztek z pierwotnego objawienia. Bo u Platona na przykład pomiędzy tymi konkretnymi reinkarnacjami, kiedy dusza się najpierw tam staje jednym, potem staje się drugim, tak? Ostatecznie ma wrócić do tego świata idei, ale po drodze gdzieś jeszcze po każdym życiu następuje nagroda albo kara za konkretne wcielenie, za konkretne życie. To nie jest tak, że tak po prostu tak łatwo, tak? Że tak jak ci doktryna dalekowschodni, że od razu się tam staje jakimś robakiem, bo skoro żył źle, tylko najpierw jest jakiś taki rodzaj czyśćca, czy takiego ala piekła, jest sąd taki po śmierci konkretnej, tak? Albo jest nagroda taka czasowa, albo jakaś kara i potem jest kolejne wcielenie. I nawet jest jakiś taki element w jednym z dialogów, gdzie może sobie dusza wybierać, którym się staje, jakim człowiekiem, czy lepszym, czy gorszym, tak? Czyli też jednak jest jakaś taka no, kwestia tutaj tej ludzkiej takiej tak wolności i w tym wyborze. To nie jest tylko tak na zasadzie jakiegoś takiego prawa karmy, że to się automatycznie dzieje. Jest dużo elementów takie bardzo pasowały, znaczy ojcom Kościoła, to można było łatwo oczyścić. Można było no, powiedzieć, że no, nie ma jednak żadnej reinkarnacji, nie ma żadnej preegzystencji, istnienia duszy przed narodzeniem, w sensie tak, przed wcieleniem. Nie ma reinkarnacji, to trzeba było odrzucić. Natomiast no, dużo rzeczy było dobrych, ale też no właśnie, te rzeczy, te złe, te niedobre rzeczy, powiedzmy tak, niezgodne z chrześcijaństwem, one też powodowały, że na kanwie Platona czy platonizmu, neoplatonizmu właściwie, powstawały różne herezje, tak? No i teraz no właśnie jakie na przykład, jeżeli Platon mówi, że człowiek to jest zasadniczo dusza, to jakie tu herezje mogą, czego można by się spodziewać, jeżeli taki system mamy filozoficzny, gdzie człowiek jest zasadniczo duszą? Że Bóg, który stworzył świat, jest zły. Na przykład, tak, właśnie, czyli taki manicheizm, prawda, że jakby ten materialny świat, za istnienie materialnego świata nie stoi Bóg ten prawdziwy nasz, tylko jakiś drugi, tak? Znaczy to tam jeszcze inne wpływy to doprowadziły do powstania manicheizmu, ale też i platonizm, tak, jakiejś tam wersji neoplatońskiej, do tego się mógł bardzo łatwo przyczynić, na pewno się przyczynił do tego. W ogóle neoplatonizm, dużo takich nieortodoksyjnych pomysłów, na przykład u Orygenesa, tak, Orygenes to przecież był właśnie to pod wpływem Platona bardzo mocnym. Orygenesa tak właśnie nawet jest, bo on miał taką koncepcję, że człowiek zmartwychwstanie, no ale w jakim ciele zmartwychwstanie? Nie w takim ciele właśnie, tak jak Chrystus, takim ludzkim, tylko trochę zmienionym, udoskonalonym, tylko Orygenesa była też taka koncepcja, tam może też jedna z jakichś takich roboczych hipotez, ale pamiętam, że on sugerował, że te ludzkie ciała po zmartwychwstaniu to będą miały pewne takie geometryczne, będą pewne bryły matematyczne, idealne, jakieś stożki, prawda, czy jakieś walce, czy jakieś inne takie, że to będzie człowiek właśnie po zmartwychwstaniu, no bo to są matematyczne, to są idealne, no bo matematyczne byty są przecież takimi prawie że ideami, nie? To jest właśnie coś doskonalszego i tak, taka czystość matematycznych tworów, to jest coś takiego bardzo platońskiego. Platon właśnie, bardzo ciekawe, że nie kojarzy się Platona przez pryzmat właśnie Pitagorejczyków i tej roli matematyki, a ona jest niezwykle ważna rola. Jeżeli się czyta jakieś poważne takie opracowanie dotyczące Platona, to tam jest bardzo dużo tych matematycznych różnych rzeczy, tak? I w samym Timajosie też jest dużo matematyki, kiedy ten demiurg stwarza świat, ten demiurg jest matematykiem, to jest matematyczne. Zresztą to masoneria się do tego też odwołuje, bo przedstawia często cyrklem, tak? Tego właśnie budownika, tak? To jest ten wielki budownik, to jest matematykiem, bo tak jakby tam przy tym to stwarzanie, to jest, znaczy budowanie świata, nie stwarzanie, to jest nic innego jak wdrażanie tych matematycznych, geometrycznych wzorców rzeczywistości, tak? To mniej więcej o to chodzi właśnie, tak? Także to jest coś też, co powoduje, że w jakimś sensie ten rozwój nauk przyrodniczych, matematycznych, jakoś jest, bo tak naprawdę to Arystoteles w dziedzinie jakby takiej przyrodniczej, jeżeli chodzi na przykład o fizykę, to wcale tutaj tych intuicji takich dobrych nie miał. Paradoksalnie właśnie Platon przez to rozumienie roli matematyki
był tutaj, no powiedzmy, no taki lepszy, tak? Znaczy to, te intuicje Platona się okazały bardzo słuszne w dziedzinie przyrodoznawstwa. Natomiast no to, gdzie one zawodziły, to właśnie chodzi o tą, bezpośrednio o tą metafizykę, rozumienie rzeczywistości. To jest coś, co było taką słabością i co no, stało się tak. Dlatego też ci wszyscy, którzy szli, na przykład właśnie Kartezjusz, przecież Kartezjusz też wielki matematyk, również człowiek, który chciał wszystko sprowadzić do tych idei najbardziej takich jasnych i prostych, tak na wzór matematyki właśnie. Tak? To jest właśnie ta tendencja u Platona widoczna, że jakby bardziej istnieje to, co jest łatwiej jakby bardziej matematyczne, bardziej takie jakby prostsze, tak? To, co prostsze, to musi być jakoś doskonalsze. Dlatego właśnie to jest pomylenie tych dwóch rzeczy, że coś, Bóg sam w sobie jest coś najbardziej prosty. To prawda, ale z drugiej strony też nie może być przez nas w tej prostocie no jakoś tak pojmowalny, tak? Jakby pojmujemy go za pomocą pewnych skomplikowanych obrazów i to, to jakby to są różne rzeczy, tak? Znaczy to Platon trochę to rozumiał, to tak nie jest, że on tego nie wiedział, to on bardzo, bardzo wybitny człowiek, tylko tu jest jakby właśnie to nieszczęsne przesunięcie akcentu na właśnie kwestie samych tych pojęć, uczynienie z pojęć jakby rzeczy, tak? Urzeczowienie treści pojęć, no i wtedy różne potem się te zgrzyty z tego, różne te aporie, czyli trudności się z tego biorą. Jak właśnie zrozumieć człowieka, jak zrozumieć coś, tym bardziej, że jeszcze bardzo dużo jest właśnie tej treści wziętej z orfizmu, z tych religijnych, z religijnego takiego właściwie, tak, nurtu, który już wcześniej był znany, i tylko że to jest ciekawe, że na przykład Pitagorejczycy też byli orfikami i oni w ogóle nie umieli włączyć duszy ludzkiej w te matematyczne rozważania. Platon to właśnie do pewnego stopnia zrobił, tylko że to nie jest tak do końca jakby takie spójne, tak? Także on zrobił dużo więcej niż inni, ale, no ale właśnie za cenę też pewnej takiej utraty takiej swoistości, tak? Że to jest przeniesienie trochę na sferę filozoficznych rozważań, na sferę też takich religijnych, gdzie dużą rolę odgrywają właśnie mity, które mają w sobie ten element taki, powiedzmy, jakiś taki, tak, a prioryczny. To jest ta cena, którą trzeba było zapłacić za to, że się chciało takimi wzniosłymi rzeczami zajmować. A jak do kwestii Platona podchodzi Severin Blandzi w książce Platonski poet filozofii pierwszej? Ale kto to? Bo nie słyszałem. Severin Blandzi. To nie znam, ale problem polega na tym, że jakby na bazie Platona można sobie wytwarzać bardzo różne, można jakby korzystać z niego jako z pewnej inspiracji, można wytwarzać bardzo różne projekty. Właśnie to są projekty, to jest bardzo dobre określenie, że Platon jest takim pierwowzorem dla różnych projektów. I człowiek sobie, no takie projekty dokładnie tak jak Marx miał takie projekty, Lenin miał projekty, tak, Stalin, to wszystko były takie projekty, że nie interesuje nas to, że jest jakiś świat, który nie pochodzi od nas, został przez nas, nie został przez nas stworzony. Musimy się do niego dostosować, musimy jakby w ten świat się wpisać. Natomiast Platona właśnie wywodzi się ten pomysł, że to my jesteśmy tymi projektantami. My sobie coś projektujemy, my sobie wymyślamy. A można wymyślać na bardzo różne sposoby. Nie wcale nie na jeden. I ci, którzy, nawet bezpośredni uczniowie Platona się różnie tutaj zapatrywali. Nawet takie bardzo podstawowe wydawałoby się elementy struktury świata. Tak? Czyli to nie jest tak, że jest jakiś jeden taki projekt. Można dużo takich projektów wymyślać. Bo może na przykład te byty matematyczne można definiować na różne sposoby. Tak, to nawet na przykład pojęcie liczby już w starożytności, już w czasach Platona można było rozumieć na różne sposoby. Pojęcie liczby. Tak? No ale skoro tutaj liczba odgrywa taką dużą rolę, no to też różne warianty się wtedy wytworzy w ten sposób. No, to jest bardzo złożone. Nie jest to najlepszy pomysł, żeby wychodzić od tych rzeczy. Bo w ogóle też jest taka zasada, że się to już Arystoteles będzie o tym pisał, że jakby było wielkim błędem to, żeśmy zostawili, to jest właśnie skutek też tego Heraklita, którego się tam sobie przyswajał poprzez Kratylosa Platon, że wielkim błędem było zostawienie tej rzeczywistości zmysłowo poznawalnej, bo my jednak jakby nią mamy znaczy poprzez nią mamy dochodzić do tych rzeczy, tych już ponadzmysłowych, tak? To faktem jest, że ta rzeczywistość ponadzmysłowa jest sama w sobie dużo, dużo bardziej jakby wyższa, bardziej w pewnym sensie pierwotna. No tak, ona jest doskonalsza, tylko że my do niej dochodzimy poprzez badanie rzeczy zmysłowo poznawalnych.
Tak trzeba właśnie odróżniać między sposobem bytowania i sposobem poznawania. My poznajemy, tak samo Boga poznajemy przez zwierciadle tych rzeczy zmysłowo poznawalnych, tych widocznych, tak? Najpierw je badajmy, zobaczmy, jak tutaj wszystko to działa i jakby potem zaczniemy się wznosić wyżej. A tak, jeżeli my chcemy bardzo szybko tam się wznieść, od razu już próbujemy tworzyć te różne struktury, hierarchię tych różnych bytów takich, tak, tych idealnych, no to wszystko pięknie, to jakby podnosi naszą duszę ku tym rzeczom wyższym. Samo w sobie to, zwłaszcza w tym religijnym aspekcie, to jest bardzo dobre, ale niestety to jest też bardzo niebezpieczne. Właśnie dlatego, że wtedy jakby przestajemy rozumieć właśnie przyczynowość, bo tak na poziomie rzeczy zmysłowych, no wiemy, że jakieś tam różne rzeczy, tak jedną dodamy substancję drugiej, coś się dzieje, jakaś jedna kulka uderza w mur, robi się jakaś tam dziura. Możemy w ten sposób jakoś zaczynać rozumieć przyczynowość, tak? Jak coś, na przykład właśnie przyczynowość sprawczą, jakaś przyczynowość celowa, kiedy obserwujemy organizmy żywe, to właśnie ze względu na obserwację organizmów żywych Arystoteles doszedł do tego wielkiego osiągnięcia odkrycia przyczyny celowej. Tak? Natomiast tutaj mamy tą przyczynowość tylko formalną. Rozumiemy, że jeżeli coś jest, jakaś doskonałość, jakieś uporządkowanie, jakiegoś piękna, to musi być gdzieś wcześniej zawarte w czymś tam doskonałszym, no ale jakby nic więcej. Tak? I jakby tracimy bardzo wiele. Nie rozumiemy ruchu, nie rozumiemy tej przyczynowości tak poza tą formalną. I to jakby uciekamy jakby w górę, tak? ale jakby dobrze, to jest trochę na tej zasadzie, że jeżeli chcemy się naprawdę wysoko, każdy dobrze wie, że żeby wysoko skoczyć, trzeba najpierw trochę na tych kolanach się tak ugiąć, tak? I dopiero wtedy możemy skoczyć, tak? Tak samo się człowiek jest największy, kiedy klęczy przed Bogiem. Człowiek to najwięcej rozumie, kiedy właśnie stara się jakoś do tej ziemi zbliżyć. I gdybyśmy tak tutaj zaczęli najpierw od badania dokładnego tych rzeczy zmysłowo poznawalnych, to wtedy możemy dopiero, właśnie możemy wtedy, więcej nam to czasu zajmie, ale więcej możemy wtedy powiedzieć o tych rzeczach nadzmysłowych, ponadzmysłowych, tak? Natomiast jeżeli od razu próbujemy do nich dojść, wtedy utkwimy tak naprawdę w siatce tych pojęć, które sobie tworzymy. One są też jakoś aprioryczne, czyli możemy tworzyć się na różne sposoby. Tak? I wtedy pojawia się ten problem. To zaraz, jeden ma taką koncepcję, ten ma drugą, inną koncepcję, jakąś inną. Tak? I wtedy w takim razie, no, która jest lepsza? Wtedy wtedy wpada się jakby w drugą skrajność. No, z jednej skrajności, że umysł ludzki wszystko potrafi, może dojść do prawdy, to jest zasadniczo prawdziwe, co jest słuszne, wpada się w taką skrajność, że umysł ludzki jest do niczego. Tak? I tak rodzi się postmodernizm. Skoro umysł ludzki wszystkie narracje zawiodły, bo wszystko doprowadziło do komór gazowych i obozów koncentracyjnych, to w takim razie to zostawmy w ogóle ten rozum. On widocznie nie nadaje się do tworzenia takich narracji, takich wielkich. Tak? Po prostu zajmujmy się tym, co jest takie proste i konkretne. I w ogóle nie uprawiajmy filozofii. Dlatego też filozofia, to że filozofia tak została w dużej mierze jakby zanegowana, to jest właśnie też skutek tej filozofii platońskiej w pewnym sensie, bo jakby z jednej skrajności poszli ludzie w drugą, tak? Albo jesteśmy wszystko w stanie poznać i zbudować cały ten system różnych, czy tak nie mówię, że tak Platon twierdził, bo to chodzi o to, że to są pewne tam zalążki tego, tak? On był jednak dużo bardziej wypośrodkowany, tylko tam są niebezpieczne zalążki, które nie zostały odpowiednio jakby to powiedzieć, zabezpieczone w ramach tych, jakoś one tam się znajdują i mogą oddziaływać, jeżeli ktoś potem to tak czyta i na tym się wzoruje. Tak to, co Arystotelesa uchroniło, to tylko i wyłącznie to, że on jak na, to właśnie, że naukowcy często mają tendencję do skupiania się na abstraktach, tak? Arystoteles pochodził z rodu lekarzy i jak każdy lekarz, no wiadomo, dobry lekarz musi być otwarty na konkretnego pacjenta, nie na jakąś tam klasę pacjentów, nie na jakąś tam teoretyczną wiedzę, tylko każdy pacjent jest jakoś inny i trzeba każdego badać i wyciągać jakieś, odnośnie każdego jakieś tam wnioski, tak? I to uchroniło przed takim nadmiernym, takim teoretyzowaniem po prostu, tak? Takie skupienie się na tych konkretnych jakichś egzemplarzach. Tak? Platona jest, zwłaszcza w dziedzinie polityki, to jest bardzo widoczne. Tak? No właśnie, Arystoteles, kiedy się zajmuje ustrojami politycznymi, to najpierw bada, dzięki swoim uczniom zdobywa tam ponad 100, około 150 konstytucji różnych państw miast i stara się wywnioskować na bazie tego materiału dowodowego, jakby rzeczowego, jakie są zasady, które rządzą polityką. To jest w przypadku Platona jest tak, że on najpierw łączy sobie politykę z duszą ludzką. Tak? To samo w sobie akurat jest bardzo ciekawe i wartościowe, ale no niekoniecznie przecież wtedy ta analogia musi być jakaś taka ścisła, to znaczy niekoniecznie pewne zasady, które będą się sprawdzały w jednym przypadku, będą się w drugim sprawdzały. Tak? I to jakby to już nam pokazuje, że coś jest dziwnego w tej refleksji.
No i, no i jakby efekt jest taki, że trudno też tak dokładnie prześledzić, co tam, jak, czym się inspirował, ale efekt jest taki, że w państwie tym idealnym według Platona właśnie powinien być komunizm, dla tych warstw wyższych brak rodziny, wychowanie jest państwowe dzieci. No zobaczmy, że to właściwie, przecież ten nowy porządek świata się w dużej mierze do tego no, sprowadza, że będzie komunizm, państwowe wychowanie dzieci, tak? To jest realizowanie tego idealnego wzoru platońskiego, tak? To nie jest realizowanie wzoru jakiegoś tam wielkiego takiego filozoficznego wzoru, tak? Który też bardzo, zaraz obok tych rozważań dotyczących państwa są rozważania dotyczące duszy, które właśnie doprowadzają do odkrycia cnót kardynalnych, tak? To właściwie, czyli to jakby widać, że tam są bardzo mądre rzeczy, jednocześnie takie, które są bardzo niebezpieczne. I to się jakoś wiąże jedno z drugim w taki przedziwny sposób, w takiej dziwnej mozaice. Tak? I trzeba umieć wydobywać to, co dobre, a te rzeczy jakoś niebezpieczne jakoś tam, powiedzmy, no, odrzucać. Tak? Czy to zostawiać na marginesie. Tak? No i to niestety wyszło tak, że te złe rzeczy też zostały niestety dostrzeżone. Ja mam jeszcze pytanie o takim nawiązaniu do Arystotelesa. Że ksiądz powiedział, że on był prywatnie orfikiem, tak? Czy... Bardzo możliwe, bo chodzi o to, że są takie, bo tak, jeżeli chodzi o Arystotelesa, to my mamy wszystko, całe jego spuściznę dotyczy książek, dzieł, które były powiedzmy napisane dla uczniów liceum, dla uczniów jego szkoły filozoficznej. I one są takimi podręcznikami, no, poczynając od metafizyki. Tak? Dlatego to jest wszystko napisane w sposób taki systematyczny, jakby rozdział po rozdziale, zagadnienie po zagadnieniu, tak? Zdanie po zdaniu, opisujące rzeczywistość tak bezpośrednio, żeby trafiać do ucznia. Natomiast jeżeli chodzi o pisma w ogóle, czy są jakieś pisma, które znamy bardzo słabo, jakieś tam ledwie jakieś fragmenty, tak zwane egzoteryczne, to znaczy napisane dla szerokiego grona odbiorców, tak, czytelników, czyli nie tylko dla uczniów szkoły, tylko one w większości ogromnej zaginęły. Praktycznie nic nie przetrwało. Natomiast też z jakichś, nawet nie z tych fragmentów, chyba tylko po prostu ze świadectw dotyczących Arystotelesa, które można znaleźć u innych filozofów, to wynika, że Arystoteles jako taki pisał po prostu w tych swoich dziełach, że dusza właśnie upadła w ten świat materialny. Że to dokładnie te orfickie pomysły, to dokładnie to samo, bo orfizm był po prostu religią elit greckich, także to trudno się tutaj spodziewać, żeby Arystoteles to nie był jakoś zaangażowany, tylko tyle, że on jakby w ramach filozofii tych wątków, ponieważ nie miał takiej duszy mistyczno takiej religijnej, więc tych wątków w ogóle nie jakoś nie umieszczał, tak, o tym nie pisał. I u Arystotelesa dusza jest rozumiana w taki sposób, też to nie jest do końca konsekwentne, tylko on się jakby zatrzymał na pewnym etapie i dalej nie szedł, nie próbował tego dopowiadać, bo tak z jednej strony ta dusza, na przykład ludzka, ona jest tą formą ciała tego naszego, tak, takiego zwierzęcego, więc dusza, zdaje się, że tak jak dusza zwierzęca, powinna ginąć. Ale jest w niej coś, ponieważ właśnie jest zdolna do poznania, tak właśnie według platońskich pomysłów, bo to wszystko jest u Arystotelesa, że ponieważ jest zdolna do poznawania tego, co jest ogólne, czyli właśnie tych idei, powiedzmy, tak, tych pojęć. Skoro jest do tego zdolna, to też musi być ponad tym światem materialnym. To zresztą dokładnie ten sam dowód Święty Tomasz będzie potem podawał. To jest dokładnie ten sam dowód, że skoro dusza ludzka jest zdolna do poznania tego, co jest ogólne, to w takim razie nie może być śmiertelna, nie może umierać razem z ciałem. Tylko tyle, że u Arystotelesa jakby zostaje tylko ten umysł, taki tak zwany umysł czynny. Zostaje tylko jakby część tej duszy. Ona tylko ma w sobie tą nieśmiertelność, a reszta tak nie. Reszta jest jakby biologiczna. I teraz właśnie było pytanie, jak to interpretować, czy dusza ludzka jako taka w takim razie zostaje, tylko ten umysł zostaje ten czynny, a czym jest ten umysł czynny? I to będziemy o tym się potem zajmować, tym zagadnieniem, ale nie jest to takie jasne, natomiast u Platona po prostu jest jakby podobnie, tylko tutaj człowiek jest zasadniczo po prostu, jest duszą, tak? Ale to jest właśnie orfickie, to nie jest tyle filozoficzne, co orfickie, że człowiek jest właściwie duszą. Zresztą zobaczmy, że u Sokratesa tak bardzo nie był ten orficki wątek jakoś, powiedzmy, czynny, tak? U Sokratesa jednak no, tam on rozumiał duszę jako ten podmiot działań rozumnych i wolnych, ale o jej jakiejś, powiedzmy, nieśmiertelności i tak, tak ten, jakby ten pomysł, tak, ta nieśmiertelność ostatecznie została też dzięki Platonowi powiązana z rozumnością, czyli jakby odłączona od tego religijnego jakiegoś źródła, ale właściwie wcześniej musiała być jednak z tym religijnym źródłem, tak, połączonym, także tu Platona jest wyjątkowo mocne, tak. Nawet niektórzy tak, trochę to jest przesada, to tak, ale niektórzy nazywają właśnie teologiem orfickim Platona, tak, że to właśnie taki orficki teolog, ale to jest jednak wielkie uproszczenie, bo tam jest bardzo dużo też Platona takich czysto filozoficznych rozważań, które w ogóle nie odnoszą się
do tych wątków orfickich, tak? Nawet jeżeli chodzi o dowody na nieśmiertelność duszy, zupełnie jakby abstrahuję od tego, więc tam jest dużo różnych elementów, tam jest dużo różnych jakby oblicz, tak? Bo ten człowiek był bardzo zróżnicowany, różnorodny. No to już tu widać, no, z jednej strony taki wielki talent artystyczny, żeśmy tutaj nie pokazali, bo jeszcze nie zdążyliśmy, ale wielki talent artystyczny sposób to zwłaszcza w micie o jaskini jest widoczne. No to jest akurat mit rzeczywiście bardzo ciekawy, dlatego że on w krótkich, z mocą pewnych krótkich w sumie i prostych zdań i pewnych prostych do wyobrażenia sobie obrazów przedstawia rzeczywistość jakby jednocześnie na różnych płaszczyznach. To następnym razem się na tym pochylimy, bo tam nie tylko jest struktura ta ontologiczna, tak, świata, czy sposób poznawania świata, też taki druga płaszczyzna tego mitu, ale także jest jeszcze ten wątek mistyczno-religijny zawarty, niewątpliwie, tak można też interpretować ten mit o jaskini i nawet polityczny można tam w tym jakoś odnaleźć. Tam wszystko się mieści, tak? To znaczy mit o jaskini z dialogu państwo jest rzeczywiście taką soczewką, w której się wszystkie te wątki platońskie, się, najważniejsze dla Platona, się jakoś tam wiążą. Ale znowu, no kwestia interpretacji, tak? Kwestia interpretacji, bo nie wiadomo do końca, tutaj po prostu badacze muszą sami się wysilać i starać się odszyfrować, co przez taki czy inny obraz, taki czy inny element w tym micie Platon rozumiał. Tak, to jakby ta struktura tych idei, jak one tam jedne z drugich wynikają, to wszystko jest u samego Platona tak niezbyt dokładnie opisane. To są raczej już próby interpretacji i jakby to trzeba wszystko wyciągać, trzeba to samemu wyprowadzać, ale tak by zauważmy, że to po prostu jest jakby zamierzone przez samego Platona. One pragną, żeby człowiek dochodził do prawdy, jakby dzięki temu wysiłkowi, takiego majeutycznego, takiego rodzenia prawdy, tak właśnie jak w szkole Sokratesa, tak? To jest właśnie to, że my sami jakby wtedy, czytając Platona, jesteśmy w szkole Sokratesa i jakby jesteśmy tylko jakoś pobudzani do tego, żeby prawdę rodzić, ale musimy ją sami odkrywać. To jest pewien trud, tak? To nie jest wszystko pokazane. U Arystotelesa jest wszystko tak no, po prostu jak po prostu ten pokazane tak bezpośrednio, jakby same już te ostateczne wnioski wyprowadzone. Natomiast my tutaj sami musimy do tego dochodzić i też taka też jest wartość Platona w ramach studiów też filozofii realistycznej, że jakby zmusza do wyciągania wniosków samemu, tak? To taka jest też jego rola, tak? Bo jeżeli chodzi o same rozwiązania, to widzimy, że one nie były takie do końca no, takie bezproblemowe, że tam jest dużo różnych trudności, aporii takich, tak? które wymagają pewnego z takiego przedefiniowania. Ale to Arystotelesa jest w dużej mierze, więc to właściwie no, nie jest jakimś takim wielkim problemem. Ave Maria Stella.